Kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Dobry tytuł. Dobra, kontynuuj tą naszą Dominę Elżbietkę. Domina Elżbietka. Kurde, ale żeśmy to wypocili. A dzisiaj zaczynamy znowu od bitwy. I to znowu od bitwy, którą możemy przegrać. I to sromotnie możemy przegrać. Jak ją przegramy, kurde, to będzie problem. Bitwa na polach Pelennoru trwała cały dzień, od rana do samego wieczora. No ale gdzie Łohama do bitwy na polach Pelennoru? Gdzie tam? Nie ma porównania. Nie no, rozegramy sobie, bo tam mamy ten czołg. Ten jakiś gigafajny czołg. Jak chcę przetestować gigafajny czołg. Gigafajny czołg. Gdy bierzesz realistyczne bitwy, to nie chodzi, że masz grać 4H bitwę, tylko nie ma pauzy. Dobra, bitwa. Bitwa. Tu mamy ten mega fajny czołg. Czołg i moździerz nowy. I ogry mamy najemne. I walczymy z ogrami. I nie wiem, jak my to wygramy, bo zakładam, że ta armia oponenta to jest... W ogóle on ma masę jakiś pierdół na sobie i on ma garnek i ma armię, która pewnie robi szybką wbitę, a nasza armia polega na tym, żeby jak dłużej oponenta trzymać na odległość. Także może być ciekawie. A wielka bitwa! Nie piszcie, że wielka bitwa naszych czasów, bo za każdym razem jak to piszecie, to kurwa Zającowi normalnie pot spływa po ostatnim centymetrze za kola. Zając, zupełnie szczerze, czy jesteś tam... Czy jesteś tym Warhammer 4 jak ludzie z TikToka, czy jednak historyczne? Ale nie ma Warhammera 4. Jest Warhammer 3. Jezus, panie pancer Faustyna, plu, wypluj te słowa. Kolejna część Warhammera to by Zając sepuku walnął. Wielka bitwa minionych czasów. Dobra, pokaż te łogry. No fajnie, to są najemne łogry, które pójdą bić się z innymi łogrami. Spoko. Pokaż ten czołg, to jest ważniejsze. Czołg! Aha, to jest coś takiego. Niedługo Rosjanie będą takim czymś jeździć. To ma jakieś umiejętności. Zawór bezpieczeństwa. Więcej mocy. Czołguś. No ale co to za czołg na bezgąsienic? Co jest? To jest jakiś wóz opancerzony, nie czołg. Nowy Warhammer to podobno Star Wars? Nie no, jaki Star Wars? Nie wierzę, że to będzie Star Wars. Jak to będzie Star Wars, to... Oj. Dobra, tu mamy fajne wzgórze, tak? Wystawiamy was jak najdalej. Was jak najdalej. Nie wiem, czy drzewa blokują strzały, bo te rakiety by się blokowały na drzewach, nie? Ale nie wiem, czy artyleria i moździerze by się blokowały. Ale załóżmy, że się blokują. Mamy strzelców, to też strzela? To są łucznicy czy muszkieci? Aha, to jest piechota do walki w zwarciu ze z tymi. No to git. Oho, git. Tam w tym czołgu piechota jak w Flintstonach biega. A, to dlatego ma takie podwozie, żeby tego nie było widać, jak im stópki tutaj wystają. Kurde, ale szkoda, że to nie jest na gąsienicach. Trochę psuje imersję. Dobra. Jak najdalej od tych dział, ale nie za daleko. I robimy tak zwaną szachownicę Terkios. Czy bardziej szachownicę niż Terkio? Mamy piechoty? Dużo w sumie. To inaczej. Ah,
banners! We are Sigmar's heirs! Handgunners! By Ulrich's wrath! Dobra, Gicior. Zaczekajcie, zaczekajcie! Zaczekajcie, pierwszy sobie dzisiaj, dziękuję nie bardzo serdecznie. Zająk. Jest opaśledzony. Aha. Już wyzywają. Co my mamy? Dracewa, dziękuję, 11 miesięcy z Prime'iczka, jacie, prawie roczek razem. Podziękuję bardzo serdecznie, panie Dracewa, za 11 miesięcy wsparcia z Prime'ika. Za zostawienie i powierzenie Prime'ika w zajęcze imperialistyczne rączki. Podziękował mordeczko. Po rączkach, stópkach całuję. Z całego serduszka. Podziękował. Ten czołg to ja w ogóle bym dał do tankowania. Te łogry to daj tutaj na flankę. Będą zabezpieczać flankę. A ci pójdą, tu będą zabezpieczać. No i giciuwina. No i wy tu gdzieś będziecie biegać. Właściwie jeździć. No i chyba tak, nie? A, ja ich widzę, ja mam na nich zasięg od razu. Czołg ma ich zasięg, to czołg ich sprowokuje do ataku. No to chyba git, nie? Szkoda, że nie ma tego. Co krzywo? Dobra, kurwa. Trochę krzywo to też prosto. Chociaż może faktycznie tych strzelców trzeba by przestawić. No i git. Pak, 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 pak. Spoko. Spoko. Dobra, rozpocznij bitwę. Szybka wbita ogrów. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie szybkiej wbity ogrów. Chociaż jak oni stoją tak wąsko, to możesz te łogry jeszcze tu z przodu dać. Żeby tankowały. Ten oddział w ogóle tutaj machnąć. O, giciuwina. On w ogóle jest invisibility, niewidoczny. No nic, testujemy, testujemy. Wczoraj dowiedliśmy, że ta gierka, jeżeli chodzi o mechaniki... Pokaż, jak strzelasz. O, trafiłeś w plecy jednego łogra. Dwa łogry, trzy łogry. Co ty robisz? Co ty się przestawiasz? Chodź się bić. Będę ciebie czołgiem strzelał, okok. Szkoda, że on nie ma... Ma trochę piechoty. Gnoblary. Gnoblary. Gnoblara. Ale dobra, nie będę mówić, z czym się kojarzy gnoblara. Strzelasz tym czołgiem? Ty, oni jakąś bestię mają, co to jest? O kurwa, ale słodziak. O, idzie, dobra, halt, 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 stać gdzie staliście. Pro idzie, to idzie. Pro idzie, to idzie. Sterling's revenge for the Warhammer. A ci cały czas są niewidoczni, kok. Sigmar calls. Ogry strzelają, tak, tylko że ogry to są duże jednostki, a generalnie takie pocisk chyba średnio działa na duże jednostki. Chociaż to coś im zrobili. To masakruje piechotę, no ale może faktycznie strzelać. Oni mieli jeszcze jakieś te tygrysy szlablu. Nie, czekaj, trzeba dać nie to. Mieliście jakieś te tygrysy szybkie? Gdzie są te tygrysy? Bo może nie widzimy wszystkich jego jednostek. Dobra, zaraz zaczną Katiusze strzelać. Piu, piu, piu. O, ty, co ty gadasz, że cały szereg tych łogrów się wywrócił. Aha. Jakiś ten, Michel Wittmann. Kurwa, jak mnie to irytuje, że w Warhammerze te jednostki są w stanie rozejść się przed nadlatującym ostrzałem. Przecież to jest tak irracjonalne.
Dobra, machnij tu jedną salwę, bo wyszli poza zasięg. Oho. Słodko. Widzimy wszystkich jego jednostek, on miał dużo tych jakichś mobilnych, małych kurdupli. Dobrze, 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 cisnąć. Tak. Oho, ukrytych wrogów. Mówiłem, że ma ukrytych. Te jednostki jeszcze. Dobra, i teraz tak, ja muszę zobaczyć, jakie oni czary mają. Tu mi znowu jakieś gówno spada na jednostkę. Co ona ma? Przeciwko postaciom, obrażenia, dyscyplina, nasycenie. Rtęciowa salwa. Odnawia amunicję, wybuch, to jest ta bomba. Grające pociski. Przebijające strzały. Chyba to jest lepsze, nie? Na te ogry. Ciekawe, czy nasza linia wytrzyma. Czy ci łucznicy zbyt szybko nie przewrócą się. Bo na razie ten nasz ostrzał to niewiele im zrobił. A, połowa włóczni się wywróciła, aha. Ci też myślałem, że dłużej wytrzymają. On mówił mięso, mięso, mięso. Dobra, strzelcy strzelają nad głową naszych. Ci mogą do końca walczyć, hookers, nimi się nie przejmujemy. Dobra, wy się rzućcie na nich. Dobra. Teraz tak, ty rzucaj. Możesz nawet do niego podejść. Dobra, ty strzelaj w niego. No, ten czołg trzyma się, git. Ci na flance już padli, te orki i ogry też mogą się wypalić. Noblarscy traperzy. Dobra. Wow, 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 wow. Aha, ci ich minęli. Tu mi coś pół oddziału zjadło. Zagłada im rok w okręgu, a to? Odporność. To są ci pancerni, nie? To może oni wytrzymają. O, to są te szablozemne. Właśnie mówiłem, że gdzieś musi mieć tych szablozemnych. Czemu oni minęli jednostkę? Na tych filmikach poradnikowych wróg tak tempo wjeżdżał w środek piechoty. W ogóle nie flankował, nawet jak miał kawalerię. Czyżby poradniki YouTube'owych z posłuchów nie mówiły prawdy? Degeneracja totalna. Daj tą dyscyplinę. Daj tą dyscyplinę. Ty strzelaj w tego szefa. Ci wytrzymają. Ewentualnie możesz zrobić to tutaj. Dobra, oni powinni wytrzymać. To są te pancerne jednostki. Dobra, czołguś wytrzymał. Ej, nice. Dobra, cofnij ich. Ty, bo czołg mi rozwali ten łog. Co ty robisz? Dobra, chyba git. Chyba giciuwina. O, ci wrócili. Spirita of Shaiish.
Ale go tam sieknął salwą. Wrogi lord jest ranny. Dobra, to był ten jego szefo. Ten czołg ma mało amunicji w sumie. Bo nie, dobra, bo ten czołg mi zaraz dostanie bardziej po swoim. Ej, zajebiście poszło. No i nice. Czułem, że tak zajebiście, ale... To kształtowanie terenu pomogło. Czy ja mam coś, co może ich ścigać? Ty mógłbyś w sumie ścigać go. W sumie też możesz go ścigać. Jaka frakcja? Z DLC-ka, Nuln pod artylerię imperialną. A daj, weź go ścigaj i daj sobie to przyspieszenie. Wiecie co mi się też nie podoba w tym? O kurde, ale tam wybuchy. No właśnie przez to, że tutaj jest tyle tych czarów do klikania, tych pierdół, które de facto wygrywają ci potem w giereczkę, zwłaszcza w late game, te czary umiejętności bohaterów, że nie ma czasu zrobić coś takiego i napawać się widokiem bitwy. Tylko musisz kurwa walić czar za czarem, umiejka za umiejką. Musisz klikać szybko dużo więcej świecących wybuchów, żeby TikTokowe grajki utrzymały uwagę. Umiejki masz od Roma 2, no ale tam umiejkę używasz raz od czasu, a nie, że ja cały czas muszę na dwóch nawet bohaterów. Zobacz, o kurwa, chłop jak choinka jest jak obwieszony tymi umiejętnościami. Ja cały czas muszę to klikać, bo to się co sekundę odnawia. Nie mogę sobie wydać rozkazów, chociaż przez chwilę popatrzeć. Bo tu fokusuj wrogiego generała, tu fokusuj wrogiego lorda, tu musisz rzucić boosta na swoich, tu kurwa debuffa na swoją starą. Regeneracja jest za zwierzęcenie. My go dobijemy, właśnie. Daj podwójne, trafisz go. Może mieć felarny efekt. Trafiła. Ale ścigaj, ścigaj, ścigaj. Co to jest, ten czarodziej? Owca strzelec. Ciekawe, jak ona mu damagę zadaje mieczem. Co na go po kopytku bije? Elspeth von Draken. No niestety ucik. No i nice. To była jedna armia ogrów, a tam są trzy. Znaczy na naszej ziemi jest jedna. Większość tych ogrów po ziemi krasnalach biega. I my właśnie próbujemy pomóc krasnalom, żeby przy okazji imperium wyczyścić. Czołg się sprawdził, ale... Ale za dużo chyba obrażeń zyskał. Nie może aż tak bardzo z przodu stać. Albo przynajmniej trzeba go jakoś zboostować. Daj... 500 schematów, nice. Daj uzupełnienia. Ale go zjadła. I ona smoka dostała po tej bitwie. Elspeth von Draken. Karminowy smokeł. Karminowy smokur. Prawie jeszcze 17 poziom dostała. No i tu wina. Daj rozkład duszy, żeby tutaj te czary je lepsze odblokować. Tak jest, czary. Czy ogry umieją tymi tunelami podziemnymi jak krasnale chodzić, czy nie, eksperci? Czy oni tylko normalnie chodzą? Bo jak on może tunelami, to może w jednej turze mi tu skoczyć. Nie mogą. Okej, okay, no to jesteśmy w miarę bezpieczni. Te ogry są aż w Stirlandzie i Averlandzie, czyli my musimy wrócić. Gdzieś na razie na Averheim po prostu. Dobra, i tu pomogliśmy. Tu szły dwie armie tych ogrów na krasnale i one teraz się tutaj prawdopodobnie te krasnale obronią przed tą armią. Fajnie, jakby ta armia weszła i się rozbiła o krasnali. Jest very nice, very good. Się rekrutujesz. No i mamy pieniądze. Mamy pieniądze, a pieniądze to inwestycje. A inwestycje to szczęście i radość. Orki, szczury, kurduple i elfy leśne. Dzisiaj mogą, mają za grube dupska. Dobra. Czyli ogry nie mogą tunelami podziemnymi chodzić, mają za grube dupska i się nie mieszczą. A kurduple i szczury są małe, elfy zwinne i dlatego one mogą. Dobra, noted.
notę. Kurde, ale ten smokur to taki... Ona na pewno nie jest jakąś tam nekromantką wampirową czy coś, bo ona mi tak trochę... Za człowieka Imperium, Sigmara i tak dalej, tych dobrych, to trochę... Trochę zbyt mrocznie ta Elżbietka wygląda. Cześć Alpasza, witam. Nowe oksy. To nice. Zawsze jak się nowe oksy kupuje, okularki, to trzeba się przyzwyczaić, nie? Bo potem człowiek patrzy w lustro, a tam jakiś inny typ w lustrze. Jak patrzysz na niego i co się gapisz? I dopiero potem do ciebie dociera, że ej, to przecież ten przystojny żbiczek, czyli ja! Cześć, mama mi tak zawsze mówiła. Rel. Dobra. Ach, ach, tu nic. Tego na wyższy poziom nie musimy chyba? Trzeba pieniądze, bo będziemy zaraz w tej turze się zbuduje. Odlew, a nie, odlewni to ja nie potrzebuję, ja potrzebuję jeszcze jeden poziom w górę. No dobra, ale będziemy werbować, mamy mało pieniędzy, a będziemy więcej szczelaków robić. Skipnij turę, w ogóle fajnie byłoby dwie armie wystawić już na tym etapie. Aha, pełna armia ogrów się zrobiła w Overheimie. Nie! Skąd to? Na co? Dlaczego? Misja zakończona powodzeniem. No pilnuj, by powstał budynek odlewnia. O, i ulepszyliśmy szkołę imperialną drugi poziom. Właśnie, zapomniałem. Schematy, skarbiec. Ulepszoną szkołę artyleryjską poziom drugi. Talizman. Zwerbuj określoną liczbę nowych jednostek ametystowi strzelcy. Magia ametystowego zakonu stanowi dla co po niektórych tabu, wszak naruszanie kruchych granic pomiędzy życiem a śmiercią budzi powszechny lęk. Jednakże mroczną mocą, jaką władają jej adepci, nie sposób gardzić. A nuż twoi znajomi spirytyści mogliby się dobrze przysłużyć. Okej, okay, czyli mamy, pokaż to, mamy to, ametystowy arsenał. Uhuhu! Ametystowi strzelcy. Ciężkie zbroje chronią tych strzelców pancernych przed śmiercionośną mocą amunicji zaklętej przez Elżbietkę. Dzięki temu mogą prowadzić ostrzał bez obaw, że magiczna energia wyniszczy ich ciała. 1000 schematów kosztują. Kurde, te nowe rzeczy. Ametystowa Katiusza! Trzeci poziom potrzebujemy. Co potrzebuje do trzeciego poziomu? 1000 wrogów używając ametystowych jednostek. Aha, utrzymaj oddział w liczbie 3 określonego typu ametystowi strzelcy. Użyj umiejętności bombowa bombarda Biuny. Ametystowa Katiusza. Ametystowa artyleria. Ta magiczna amunicja została zaklęta śmiercionośnym dotykiem Elżbietki. Dotyczek Elżbietki. Użyta na polu bitwy wywołuje przerażające efekty. Bombarda Biuny, 750. I to coś jest jak szczury mają tą atomówkę, tak? Ale Kepsona opierdzieliłeś? Panie Magryta, no nie mówi się tak, bo smaka innym na streamie robisz. No i może teraz Zajączek by też sobie takiego kepsika zjadł i coś obejrzał zamiast się pocić dla widza. Tego nie mogę zupgrade'ować na kolejny poziom, potrzebne jest 100. Okej, okay, czyli tu na razie nic nie zrobimy. Chyba, że tych zupgrade'ujemy. Ale to nie, no to... Tych strzelców też na razie nie zrekrutujemy. Potrzebujemy tych strzelców. Czyli to w ogóle z jakimiś granatnikami jeżdżą? Ametystowi kirasjerzy. No dobra, to na razie nic, no bo tego chyba nie odpalamy. Nasycone mocą Biuny pociski młodzieżowe spadają z nieba niczym grad śmierci, z każdym wybuchem wyzwalając falę magii. Połączenie magii i czarnego prochu. Co to jest? To też jest chyba słaba armia, nie? Nasza Elżbietka podoła. Zdobyciu Averheimu.
kurde, 4000 za utrzymanie jej armii. Nie przelewki. Co to za chatka? Obozowisko ogrów. Drobne zwycięstwo. Tracimy ogry i włócznie. Jest duża osada. Oj. Czy mógłbym się bawić, żeby ich wystrzeliwać za pomocą naszej artylerii, przewagi ogniowej, dystansowej? Ale mi się najzwyczajniej w świecie nie chce czegoś takiego robić. Gdyby to był medieval, to mógłbym pocić. Siłków nie sprowadzimy, bo nawet na forsownym nie dojdą. Aha, i ty zrobiłeś odlewnie, tak? Tu kolejny poziom, potrzeba 4 populacji za 3 tury, 6900. Farm może już nie rób. Na pewno Pfajdor możesz rozbudować i tą mieścinę. Zrekrutuj więcej tych strzelców. No tu chyba na automata walimy, no to trochę tych ogrów mi szkoda. Pierścień ognia zagłady, wyjątkowa odporność na ogień, czar przypisany, płonący czerep. Kontakt ogień. Korzeń wiecznego drzewa. Strata wigory, regeneracja zdrowia. No to daje regenerację tego tasiemca, daje Elżbietce, a to... Można dać kilka efektów? Nie, tylko jeden. Okej, no to zrób tak. Kurde, tych ogrów mi szkoda, bo ja ich nie będę mógł już zrekrutować. Bo ja ich mogłem zrekrutować, bo ogry przechodziły przez nasze ziemie, jak jeszcze z nimi nie walczyliśmy. W ogóle ten ogr nazywa się Bykun. Bykun. No dobra, czy automat. Okej, okupacja. Raise our standards here. Wróg pokonany. Korpus Jegrów z Herich, karabinierzy Hochlandu. To ta Sylwania biega. Ale Sylwania musiała przegrać jakieś bitwy z Kaiserem. Bo wyrzucili ich stąd i Kaiser ma dwie armie. 21 poziom. A nasza Elżbietka 18, dwa poziomy dostała. Mobilność i jakiś obszarowy czar. Wysoka skuteczność przeciwko oddziałom liczącym przynajmniej 25 wojowników. Ametystowe słońce. Ogromny, przeżuwający się w losowym kierunku obszar działania. O, bardziej po swoim niż po naszych. Dawaj to. No i giciuwina. Ten jeszcze awansował. Dostaniesz dodatkowy proch. To dodatkowy proch dostaniesz. Dobra. Co my odblokowali? Srebrne kule. Korpus Jegrów, karabinierzy z Hochlandu. Karabinierzy z Hochlandu są ci snajperzy, tak? Tak. No to jeden oddział snajperów sobie weź, bo chciałem mieć dwa oddziały tych snajperów w oddziale. Ich jest tylko 32, ale mają 260 zasięgu, czyli chyba idealna jednostka do ściągania jakichś wrogich lordów. Przebicie pancerza, duże obrażenia, dobry zasięg. I takich 64 snajperów fokusuje ci twojego czarodzieja lorda. Sobie wezmę. Weź na razie jedną mobilną, biedną piechotę. Dobra, Averheim. Averheim na razie został, bo i tak nie mamy pieniędzy. Skipnij turę. Dylemat jest, jeżeli o Kocha 2 chodzi, którą kampania jest ciekawsza. Ja uważam, że sowiecka, ale kumple uważałem, że kampania w Ardenach jest lepsza. Nie wiem, ja nie grałem w sumie Kocha 2. O nie, ty, te krasnale się wywróciły. Co ty gadasz? Oj. Oj, to niedobrze. To niedobrze, że te krasnale się wywróciły. Serio? Te ogry pokonały tych kurdupli? Połowę, w jedną turę się uzupełnią. Glorup ludożerca. Glorup.
U mnie w robocie wprowadzili przepustki. Teraz każdy nosi przepustkę przypiętą na piersi z imieniem i nazwiskiem. No i jest. No i jest inżynierskiej karnacji kierownik, który ma nazwisko. Musiałem wysilić czysta mózg, aby utrzymać poker face. No jest jak jest, panie Nekronie. Jest jak jest. Stalingrad 020? Nie, kurde, od dzisiaj Flydorf to nie jest Flydorf, tylko to jest Stalingrad. 4 godziny jebaniutkiej bitwy, żeby utrzymać to miasto. Steingard to nie będzie Steingard, tylko będzie... Niemieckie nazwo, miasto z Imperium Niemiec HRE Szczecin. Zamiast Steingard będzie Szczecin. O, no i git. Wissenburg może być zamiast Wissenburg. Może być Dotten. Zamiast Dottenbach damy. Damy. Dottenbach, damy Dortmund? Dortmund jest przez D czy przez T na końcu? Dortmund. Przez D, no właśnie. Drezno. No i git. Jakieś bardziej legitne te nazwy. Wiesz, co moglibyśmy zrobić? Gdybyś sam spróbował zająć północ. Tam byś spróbował zająć północ, bo tu zakładam nie będzie łogrów, a ona niech już leci na północ. Znaczy na południe. Drezno, żeby było co bombardować. Ale to my mamy przewagę artyleryjską, która bombarduje. Ogry raczej nas nie będą bombardować. Chyba, że nie świeżym mięsem. Wow, a co to za spaczenie? A, to bagna są. Okej, może w sumie ten DBS tu po drodze się jeszcze zrekrutujesz. Dobra, to... Aha, ty jeszcze dostałeś to elektryczne. No cóż, jest jak jest. Piechotę sobie machnij. Ty ogarnij południe już. Uzupełnienia. Dojdziesz? Nie dojdziesz. No to czekaj tutaj. Bolt? Co ty dostaniesz, mordeczko? Ty dostaniesz mistrz uników, celownik, zasięg, zasięg. Obrażenie do strzału przebijającego pancerz, na pewno to. Wejdziecie sobie tą armią w tryb obozowania, żeby troszeczkę tam podbić, uzupełnienia czy coś. I pokaż tą akademię. Mamy 1000 tego, mamy 1000, gdzie to było tu? 1915. Ametystowych strzelców weźmiemy, nie? Chyba, że nie mogę zobaczyć, jaka to jest jednostka, porównać sobie, ale weźmiemy ametystowych strzelców, bo oni muszą fragi nabić, żebyśmy trzeci poziom odblokowali. A, i w ogóle mamy questa na 3 ametystowych strzelców, no właśnie. Kup jednostkę ametystową. No, a potem kosztują 1200, o kurde. Dobra, i jak się ich rekrutuje? Aha, a potem jeszcze raz muszę za nich zapłacić? Ale możemy porównać. Zasięg 145, zasięg 145. To mogę zrobić tak? O. Ametystowi mają większy pancerz, mniejszą dyscyplinę, mniejsze ataki w zwarciu. I mniejszą siłę pocisków? To kichują, po co oni są? Jest ich 60, są prawie 1,5 raza drożsi od tych zwykłych? Co? No mają większy pancerz, tak? I tylko to. Aha, oni mają to magiczne ataki. Dobra salwa z naszych muszkietów i tak robi więcej niż te czary mary dziwne. Mi się wydaje, że ci są lepsi.
A, że mam ich doświadczonych. Kurde, ty, oni mają już maksymalny poziom? Skąd? Kiedy? What? No dobra, ale siła pocisków, to jest dramatyczna różnica. 49, 61. Ty masz tych chyba zwykłych, nie? 42. A. No dobra. Czyli oni mają, dobra, postoły mają 42. Ty, kiedy oni taki poziom nabili? Ciekawe. Ametystowi strzelcy nie przeszli piekła Stalingradu? Tak, no to jest nasza elita. To są dywizje, które walczyły w obronie Stalingradu. Przetrwały kocioł stalingradzki. W sumie racja. Tu nie buduj, tu zostaw. Fort Sola możemy zupgrade'ować. Ja. Fort Sola. Dobra, gdzieś tych ametystowych strzelców trzeba dać. Oni się od razu werbują, nie? Ja bym tych, chyba tych ametystowych strzelców do tej górnej armii dał. Dark Lady of Known. Krasnoludy upadły, no straciły te prowincje, mimo że przechwyciliśmy jedną armię. Ta druga armia ogrów ich pokonała, o dziwo, mieli pełną armię i garnizon i przegrali z nimi. To jest problem. Musimy trochę zmienić nasze plany. Plany będą takie, że jedna armia ta posiłkowa zajmie się Stirlandem. Elżbietka szybko na południe, ale tak czy siak się odsłonimy mega na Sylwanii. Jak Sylwania postanowi nas zaatakować, to jest dramat. Yes. Pakt nieagresji. Okok? Welcome, men of the Empire. I agree. Życie? Życie nazwało nas człowiekiem imperium. Wy chcecie pakt nieagresji, znaczy zawieszenie broni. No nie. Jak cię wyrzucimy z imperium, to możemy się dogadać, ale won z imperium. Moor's gardens swell with fresh denizens. Do głównej armii. To w głównej armii bym musiał coś wyrzucić. Najlogiczniej byłoby na razie połączyć te dwie jednostki. Ale tę jedną turę możemy poczekać, bo tak to zupełnie ja wejdę więcej. Ile nam zostało tych schematów? 900. A bo ja jeszcze muszę 3 te jednostki zrekrutować, tak? To dużo schematów, o kurde. W sejmiku wieś dolnośląskim się bawią? A co się dzieje w sejmiku dolnośląskim? Zobacz strzelców ze sławnych regimentów elektorskich. Zasadzka odkryta. To imperialna nasza. Ogłoszenie herezji. Jeden z naszych osad posądzono o herezji. Wielki teogonista wysłał tam łowcę czarownic i zakazał mu wypełnić wszelkie ślady chaosu. O, dostaliśmy tego. Łowcę czarownic. O proszę. Dołączysz do tej armii. Tu nic nie mogę werbować. Dobra, połącz ciebie i ciebie. A, no to ciebie i ciebie. I zwerbuj ametystowych strzelców pancernych. I se zakończę na powodzenie. Zwerbuj określoną. Dobra, mamy skarbiec 300 i schematy 450. O! Jak mamy schematy 450, to możemy kolejny oddział sobie wytentegować tam. Dobra, jeden kolejny dostępny. Za jedną turę będzie upgrade, ja bym nie wydawał, a pozbierał pieniądze. Dobra, mordeczko moja droga. O kurde, ty nie dobiegniesz. A Imperium też walczy z ogrami? Nie, Imperium nie walczy. Dobra, bo się bałem, że osadę ukradną.
Widzę, że znowu grasz w najlepszego RTS-a. Chyba patrzysz na jakiś mój stary film z Medieval albo Roma 2. Obecnie gramy w wyrób Total War podobny zwany Wohama. Tracker of Distinction! Wstań sobie tu. I dowerbuj. Biedo piechotę na razie. Na razie biedo piechotę. Ty lecisz na Grenzstadt? Known for the Empire. Oh, the Empire. More will welcome them. Let us take it. There may be truths to uncover. Ra prowincja zabezpieczona, Averland. Tutaj daj kontrolę, bo to jest straszny debuff, żeby nam jakieś rebelie nie wybuchły, a my tu nie będziemy mogli siedzieć. No chyba, że dalej na południe nie idziemy, bo ja mógłbym jeszcze zająć dwie osady w Stirlandii od ogrów i podpisać z nimi zawieszenie broni, skoro chcą, i się skupić na Sylwanii. Nie musimy wychodzić na południe. Tylko będziemy mieli niebezpiecznego sąsiada na, od południowej flanki. Co my tutaj mamy? Koszary. To jest jakieś specjalne garnki robią. Rozwal te koszary. Nam Elżbietunia awansowała. Dawaj to ametystowe słońce. No i super. Dobra, na samej turze ty pójdziesz. Ona na razie tutaj broni południa. No i gdzieś musimy następną turę ogarnąć z jakieś 3000. Może się jakoś wytentyguje. A, też mi się wydaje, że ziemia imperium ważniejsza. Zwłaszcza, że tu mamy Sylwanię. To jest jedna osada orków. Tu mamy znowu ekologów. Jest chaos? Co to jest? Tak, jest w ogóle chaos. Co? Czemu już chaos zajął północno-wschodnie imperium? Jest 30 tura. What the shit? A to co to jest? Slanesz, też chaos. No to super. Czyli w sumie tylko w Imperium żyjemy my, Elżbietunią i z Kaiserem. Tu jest jeszcze chyba frakcja Imperium. Hochland. W ciągu 30 tur całe Imperium zniknęło. Fajnie, fajnie. Lera Utopia. O, wiem, czekaj, zmień edykt na koszty budowy, o. Na razie już nie będziemy rekrutować. Za tym tutaj. Dobra, skipnij turę. W wincie redańska najbiegniejsza piechota. Biedna, szczęśliwa piechota się nazywała, jakoś tak. Jakoś tak było. Misja zakończona powodzeniem. Opracuj 8 technologii. Dobra, 1750. Ty, może styknie. Jeszcze po minus 20 do kosztów budowy. Udało się. 600. Czwarty poziom, tam. I od razu potem damy to do budowy i będzie można katiusze klikać. O, ale tych katiusz damy do głównej armii. Wracamy na technologię. Proszony czas przeładowania. Pancerz. Okej. Okay. Nowe technologie, dopracowane schematy, utrzymanie dla artylerii, siła pocisków dla artylerii, jeszcze mocniejsza katiusza. Gruntowne przeprojektowanie, proces konstrukcji artylerii polowej, możemy zmaksymalizować siłę ognia każdej z machin, równocześnie zaoszczędzając zasoby na mniej ważnych polach. No. Potem jakieś czynniki spalania, zasięg plus 10, promień eksplozji plus 15, o kurde. Ale to będzie siec. No dobra, ten tutaj Ludwiczek, ludożerca sobie siedzi. Powiedz, że ty dasz radę to przejąć sam. On znowu nie dojdzie, co? Aha. No to fajnie. No dobra, to żeby nie tracić czasu, może poplądrujemy te ogry. Potem te ziemię krasnalom sprzedamy. A taki karak tutaj południowy, można by było trzymać tą flankę. Tą kopalnię żelaza, dwuprowincjonalny region.
Moglibyśmy to na szybko wyczyścić Elżbietką. Łupienie 700. No chyba się nie opłaca dla 700, lepiej to po to już może sprzedać. Także na razie daje okupację. Dobra, tu mają armię, oni się dopiero rekrutują z nowym lordem. Czyli co, te dwie armie, co mieli w Imperium, to była większość sił ogrów, plus ta trzecia armia, która odpoczywa po bitwie z krasnalami. Ja. Ej, no to idealnie tym uderzeniem, żeśmy złamali potęgę ogrów z południa. Daj te garnki. Te pieniądze się pokończyły. Dobra, on to w dwóch turach zajmuje i ta Elżbietka leci tędy. A ty pomagaj mu. Huntsman General. Te góry zajmie, bo tu nie ma przejścia, tylko bokami. A że od tej strony nam nic nie wejdzie. No tak, ale tu są, nie wiem, krasnale, tu są worki, to oni mogą tunelami nam wyskoczyć w każdym miejscu. To w ogóle chyba są szczury? A, to są szczury. Szczurki. Ruiny, ale skajwańskie spatrzenie, czyli pod tym jest pod Imperium Szczurów, jak we Wrocławiu. A tu zmutowane szczury wybiegły, patrzcie jakie wielkie. Co to jest? A, to jest to coś dziwnego. Dmieniec. Co to jest za frakcja? To jest horda. A ty siejesz spaczenie tą hordą? Ta. Niosący zmianę. O kurde. To trzeba chyba rozstrzelać. Niebieski czarodziej. Chcesz zawieszenie broni, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Poczekaj. Poczekaj. Musimy cię z Imperium wyrzucić. Bo Kaiser się opierdziela. I nasza Elżbietka musi dbać o Imperium. Bran Nemezis, kolejna wizja. Znów słyszysz szepty potężnego, pradawnego artefaktu zwanego Koroną Nemezis. Obiecuję ci absolutną władzę, jeśli tylko weźmiesz ją w posiadanie. Kolejne wizje nawiedzają twój umysł, pokazując położenie skarbu. A, skarb. A. Bran znajduje się w regionie kontrolowanym przez frakcję Obierze Światy. Aha, to jest jakiś artefakt, który można zdobyć na mapie. Coś jak ten, elfy mają ten taki miecz. Kejna, Abla, czy coś takiego. Nie no, za daleko, gdzie tam. Ci norska wikingowie mogą takie rzeczy brać. On buduje miasta jak szczury, tylko że kulty chaosu z pod miastami. A, ten tutaj czarodziej niebieski pod miasta robi. Ło kurde, a ten co? No nie mów, że chłop z Afriko sobie Stalingrad zajmie, jak ja tyle turpocił, żeby go utrzymać. Oj. A nie, jakby szedł na Stalingrad, to już by szedł. Nie możemy na forsownym, bo jak nas złapie w zasadzkę, to ja strzelcami nic nie zrobię. Kurde, a tu się kończy upgrade'ować, no nie! Znaczy to dopiero trzeci poziom się nie upgrade'uje. Może się obroją tymi strzelcami? Nie, to jest 15 poziomowy, jednym czarem walnie mi cała armia zniknie. Bo te ogry takie słabe są, te ogrze byki. Jedne i drugie. Dobra, ten tutaj sobie fajnie to zajmuje. Możesz od razu rozwalić. Chodź się bić, okok. Dawaj, na moście ustawka. Zostaw to miasto. Myślałem, że on będzie siedział i bronił się w tym forcie, patrząc, że my taką marym idziemy. A nie, że YOLO wejdzie na nasze terytoria. Ty jesteś tym supporterem, nie? Dawaj...
patrzenie, żeby potem zbijać tą Sylwanię, jak wejdziemy w ziemię w Sylwanii. I łowca czarownic. Co robi łowca czarownic? Templariusz. Droga wilka. Aha, tu coś sobie wybiera. Ten łowca czarownic taki chyba średni. Nie do końca wiem, co on ma robić tak sensownie. Dobra, to daj też zbijanie. A, to jest tylko spaczenie chaosu, a nie Sylwanii. A... tutaj zwiększenie łupów po bitwie. Nie wiem, może jako zwykłego agenta wolno chodzącego i robiącego agentowe rzeczy go damy. W Szczecinie możemy zbudować. Szczecin jest tutaj. Szczecin jest zagrożony. Horda czerwonej. Czerwona zaraza za wschodu może zdobyć Szczecin. Trzeba na razie tu uoszczędnie je budować. Słaby jest, strzela i mele, ale damage słabe robi. Właśnie tak mi się wydaje, że chyba lepiej mieć jakiegoś czarodzieja jako bohatera w armii. Zrobimy z niego takiego wolno chodzącego agenta, ale to potem. Będzie spaczenie zbijał, coś tam przeszkadzał. Armia się ruszyła. Gdzieś tu była pełna armia. Rekrutowali się i gdzieś poszli. Z czym te jeszcze łogry walczą? Z krasnalami tymi. Kurde. Z nami i z Karazakarachazaka. To są chyba te główne krasnale stąd. No jeszcze chyba w Warhammerze jedynce były, tak mi się kojarzy. Dobra, czyli wy walczycie na trzech frontach. Być może poniesiemy tu jakieś straty w miastach, ale generalnie te góry są do zdobycia i Stirland jest do dokończenia. Skipnij turę. Szlachetna porażka. Czy my próbujemy bronić Stalingradu? Po raz drugi. Bronimy do ostatniego człowieka. Kurde, mogłem zwerbować jakiegoś generała na szybko. Na przykład tego łowczego, żeby strzelał po tym. Mogłem zwerbować niewielkim kosztem, a mielibyśmy coś, co by w niego strzelało i boostowało moralki. No dobra, spróbujemy. Będziemy się chyba bronić tam, gdzie wcześniej. Żeby kusznicy maksymalnie strzelali. Mapę już znasz? Mapę Stalingradu to już na pamięć znam. Mógłbym jeździć po tym Stalingradzie bez GPS-a. Każdą uliczkę znam. Mi każde potencjalne miejsce na rozstawienie Katiuszy też znam. Bohatera i słabne regimenty. Tak, tylko że mieliśmy bardzo mało pieniędzy. Dobra, na pewno to co zrobisz. Spróbujemy ich obić zwierzyczek, a potem ucić. Tych kuszników daj tutaj. A patrzcie, jaka ładna pogoda, jaki ładny zachód słońca w Stalingradzie. O kurde, to jeszcze zniszczenia po poprzedniej bitwie? A nie, to jest normalna zabudowa stalingradzka, okej. Okay. Ja myślałem, że to są jakieś ruiny, takie belkami z rusztowaniami sparte. A, to jest normalna zabudowa, dobra. No i tu się będziemy bronić. No, flashbacki po tamtej bitwie. Co, no mogę tylko barykady porobić. Crossbows ready, general! Chyba, że tutaj się bronimy. Kurde, tutaj w tym wąskim przejściu, ale nas wtedy obiegną, fuck. A tu mielibyśmy wieżyczkę, co by strzelała, tu byśmy zrobili...
barykadę na kusznikach. Na placu czy w tym przejściu się bronimy, eksperci? Narada wojenna frontu stalingradzkiego, eksperci z czatu. Wąskie przejście czy na tym placu? Na tym wąskim przejściu możemy wieżyczkę postawić. Wąskie przejście. Teraz jaką my tu chcemy barykadę? Zasięg to nam w sumie niepotrzebne. Obrona, walka, w zwarciu, dyscyplina. Chyba tą dyscyplinę damy. Nie, bliżej murów się nie opłaca, bo oni w sekundę zajmą i zniszczą to. Tutaj nie ma co budować, no ta wieżyczka raz strzeli, jak kosztuje 2000 i buduje się minutę. Dobra, rozpocznij bitwę. Strzelacie coś? Strzelacie. Coś tu ich pobijają na podejściu. Jest czarodziej? O kurwa, to jest czarodziej. Już widzę, jak ja się tam zgrupuję w obronie, jednym czarem mnie machnie i po mnie będzie. Chociaż tu ładnie obili ten oddział. A te ogry mogą w ogóle wchodzić na mury? Czekaj. On wejdzie na mury tymi ogrami? A, on musi bramę klepać. Tak? No to git, to ja mogę stać i strzelać w niego. Musi bramę rozwalić. Kurde. To strzelajcie. Ta, nigdzie nie wchodzi, nigdzie nie wchodzi. Tylko musimy patrzeć, żeby bramy nie rozwalić za szybko. Bo jak oni rozwalą bramę, to wy już nie zbiegniecie. Co za dzban. Ty, a jakby ich zostawić na tych murach? A nie, bo wieżyczki nie strzelają do tyłu. Się nie ma opcji, żeby ona do tyłu strzelała, jak oni będą wbiegać, nie? Nie, trzeba ich zdjąć. Bo te ogry nigdy nie wejdą na mury. Ty no, patrz, tu prawie cały oddział zszedł. Też. Dobra, 20%. Szkoda, że ta wieżyczka gówno mu robi. Połowa, jak będzie 1/4, to chyba zbiegamy, bo musimy zejść tak, żeby oni nas nie złapali, bo wtedy nie uciekniemy. To jeszcze nie ruszyli. Nie, nie, kusznicy nie. Dobra. Was trzeba zdejmować. Jeszcze chwila. O, i mamy tego, czekaj. Bierzemy tutaj wieżyczkę wybuchową, nie? Wieżyczka wybuchowa, si. A tutaj... Tutaj to co boostuje obronę zwarciu, żeby nasza piechota wytrzymała. Nie no, pa, jeden oddział wyeliminowany i tam też. Ładnie pobijali, ładnie, ładnie. Dobra, i wy też już schodzicie. Szkoda, że maga nie ustrzeliliśmy. Kurde, mogłem wziąć kuszników, cieszyłem tego maga kusznikami wystrzelał tutaj. No ale kto wiedział, że jak dzban będzie stał pod murami? Dobra. Wow, i tutaj się troszeczkę spóźniliśmy z odwrotem. Dziad. Dobra, ale na razie bramę przejmuję. Elomy przechodzimy.
Jak zdążymy, bo nasi przeskoczą przez tą barykadę, nie? On zostanie. Oj, te ogry są szybsze od nas. Fuck. Troszeczkę za długo zwrekaliśmy. No i siema. Wow, a tutaj nas też dogonili. No dobra, a i tak warto było za te wieżyczki. Wy już walczcie, nie uciekniecie. Tych uratowała barykada. Aha, no i tutaj, tutaj dej. A czy tu jest cokolwiek sens dawać? Tu możesz dać, żeby nas nie sflankowali. Oj, was ruszyłem, was to nie. Dawaj, hop, 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 hop. Ty, a tu się jeszcze nie przebili, lol. A ten drugi oddział gdzie? Jeden tu? Drugi tu, kurde, dwa oddziały złapali. No dobra, szermierz, najmniej ważne. Szkoda, że ta wieżyczka jest pod ten plac, bo wtedy można byłoby tu barykady zrobić, tu barykadę i oni by tracili czas, a wieżyczka by w nich strzelała. Ale niestety jakiś dzban projektował obronę w tych miastach. Germani z przodu. Tego. Halabardy na końcu. Zdąży się zbudować, czy przejdą? Czy wy macie zasięg na nich? O kurde, tych dobijają. Puśćcie nas! Puśćcie na Imperium, my swoi! Ale bzidę. Tak go kopnął! A ten młodna! Było nie kopać! O, strzelają coś. A, bo ci tu biegli. Okej. Okay. To niezła wieżyczka. Po pomniku walisz. Mam nadzieję, że zaliczę obrażenia. Strzelajcie, strzelajcie. A, zaliczę obrażenia. Patrz jaka, jak ja jestem już, rozumiesz, esportowym świrockiem warhammerowym. Patrz jaka taktyka, zabudowałem barykadę, żeby nie mogli uciec. O kurde, oni tam biegną. Tu jest barykada, tu trzeba zbudować. Tu jest dziura, nie? No właśnie. Dobra, tu ich trochę obić. Ej, ci kusznicy mało zadają. Fajnie, że po naszych budynkach strzelasz. Jak idzie upadanie, druga obrona Stalingradu przed nami. Kurde, liczyłem tymi barykadami, że oni częściowo jedni będą niszczyć, a drudzy będą wchodzić. I tak pojedynczo ich trochę wyeliminujemy, a ci chyba chcą czekać na swoich. Chociaż daj to. Dobra, tutaj od barykady zrezygnował. A jeden oddział już mi ucieka. Dobra.
Hold the door, hold the door. Dobrze. Patrzcie, łogry uciekają na widok naszego muru włóczni. Prawa strona, spokojnie. Wieżyczka by się przydała. Jak dzban stoi tutaj. A, bo on plac chce zająć. No dobra, i tak te barykady już runą, więc who cares. No popełniliśmy błąd, mogliśmy tego czarodzieja ubić. Już trudno, nie będziemy wczytywać. Jaki kod na MEBie? Kod musisz sam sobie wklepać, ale z linkaczu mojego musisz kliknąć. Możesz z mojego linkaczu i kod jakikolwiek tam masz. Bo kod osobno jest i link jest osobno. Ważne, żeby przez mojego linka wejść i tam możesz potem sobie kod wklepać. Dobra, pierwszy oddział, pożeracze. Dobra. Chodźcie tutaj. Jest barykadson. Chyba nie ma co budować. Czemu po swoich walisz tą wieżyczkiem? Tu z tyłu strzelaj. Nie, nie mam kodu. Nie mam kodu. Generalnie teraz kodów już nie ma na tych stronach, są tylko linkacze. Nie no, za dużo tych ogrów jest. Za dużo. A. Jakby musieli na moralki, ale... Dobrze jest, że ten czarodziej gdzieś tu się zablokował? Kurwa, podziwia lokalną architekturę. Czy to jest budownictwo klasyczne, romańskie czy barokoko? Ciekawe. Ładne cegłówki. U nas takich nie robią. Ale fajne to imperium. Szkoda, że trzeba je zjeść. Łogry. Co wy robicie? Dobra, jak on tu biegnie, to machnij tą wieżyczkę. Machnij tą wieżyczkę. Crossbowman! Yes, sir, quickly! Nie, przebiłem się już tylko halabardy bronią. Ta wieżyczka wybuchowa oczywiście strzela tu koło nas. Trochę te ogry zaczęły panikować. My tu walczymy przy tym naszym posążku, który daje dyscyplinę i obronę zwarciu. Więc nasi do końca walczą w obronie Stalingradu. To jest ta wytrzyma barykada? Nie, to jest ta zwykła łucznicza, ona się długo nie wytrzyma. Jakbym miał generała, było lepiej, no mogłem zrekrutować. Wytrzymać, ludzie imperatora! Do końca imperium potrzebuje was! Kurwa, jestem esportowym świrem Warhammera! Esso.
Ale wiecie dlaczego? Bo to była w miarę normalna bitwa Total Warowa, bez żadnych czarów, bez żadnego gówna. Klasycznie ich blokowałeś na przejściu, jak w każdym robie medievalu, kurwa, we wszystkim. I wykorzystywałeś to, że łucznicy z tyłu strzelają, a ty po prostu piechotą ich blokujesz i wieżyczki strzelają. Od pierwszego, może nie od pierwszego, od Roma jedynki tak się grało. No i to, że mag się zablokował i podziwiał ten mur, dosłownie. Nie wiem, czym on tym magiem stał. 15-poziomowy mag. Przecież jak on by mi tym czarem machnął w tą masę łuczników, no to by się od razu przebili. No, a to, że kusznicy takim parabolą strzelają, to też jest dziwne. Weź z kuszy tak strzel. No, ale jak strzelają, to strzelają. Ejsa. No i ten mag. Nie pytają cię o imię, walcząc ostręczeniem mgły. Chyba za tą wypoconą bitwę, dziękuję. Nie pytają cię o imię, walcząc ostręczeniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc ostręczeniem mgły. Xarxes, dziękuję bardzo serdecznie. Subik pierwszy miesiąc, zwykły, nie primikowy. Dziękuję bardzo serdecznie za subiczka, za wsparcie. Za wygraną bitwę. A dziękuję. No to trzeba podziękować, pogratulować obrońcom Stalingradu. Ja tu jako taka mepka tylko stałem. Oni sami to wypłacili. Stalingrad 2-0 obroniony. Czy niepotrzebnie tą Elżbietką wracaliśmy? No ona teraz musi dookoła, żeby dobić ten karak. Ty chcesz dostęp wojskowy. Okej. Okay. No i fajnie. Elspeth von Draken. Dobra, myślę, że możesz tutaj na forsownym wlecieć. Przychody umożliwia uzupełnianie, odporność. Żeby w następnej turze dobiec do tego. Dobra, Jana zaparkowała tu smokiem. Dawaj do Wurdbadu. Dobrze, jakbyś to z marszu zajął. Pewne zwycięstwo. Aha, ty nie masz... Dobra, jedną turę możesz oblegać. Giciuwina. Ci ludzie w tym Stalingradzie to już mają takie kurwa kolejni. W tym Stalingradzie to myślę, że jest bardzo tanie workowe i ogrze mięso. Przecież tam tyle trupów się wala. Po tych czterech armiach orków i teraz po tych ograch. Ile tam mięsa musi leżeć. Gwdowcie Cerbajus w wojsku zarzucił 5 zł. Zobacz znajome klipy, jest wielki dowód na ciebie, jak się wyjaśnisz. Co? Dowody na zająca? Teczki? Teczki na zająca robicie? Was! Kurwa, jestem esportowym świrem Warhammera! Nieprawda. Nigdy to się nie wydarzyło. Nigdy tego nie powiedziałem. Widać, że to AI wygenerowało. Was! Poza tym zając Ameba by nie wypłacił takiej bitwy. On by powiedział, że Warhammer jest bez sensu, że tu nic nie działa, nie ma taktyki i poszedłby grać w Medievala. Kłamstwo i pomówienia. Widać, że AI. Dzięki za donaciora. Dziękuję. Czekajcie, mamy pieniądze. Mamy pieniądze, ale dochód mamy słaby. Na razie nic nie buduj. Dobra, Stalingrad się obronił, to możecie dostać w nagrodę przędzalnie. A Szczecina na razie nie ruszaj, bo on się już raczej nie obroni, jakby go zaatakowali. Jakby się wścig tymi dwiema armiami, to na razie nie wydawaj pieniędzy. Możemy coś zbudować? Też nie. Tu możemy. To przędzalnie. Zależy mi na pieniądzach, a nie na rozwoju. Dobra, tu się zrobiło, zrobiło. Trzymaj pieniądze. Tu nic nie buduj. Skipnij turę. Schematów a tu są schematy. 900. Git. Kiedy Medieval Shinshel? Nie wiem. Może niedługo?
Ej, gdzie ta armia była? Co jest? Bo uciekł, nie? Uciekł. Amethyst Mage. Kurde, nie dobiegniesz. Ty tą armią chyba nic nie zrobisz. Stań sobie. Leć na pełnej. Bo musimy zaraz ten zabór, zająć ten karak. Zajmij Wurband. A czy to trochę wina tych ogrów, że tak jolo siłą na pełnej wjechali w to imperium? Nie wiem, czego oni się spodziewali. Czyli, że co, że Imperium nie będzie bronić? Że Imperium nie odpowie? Imperium zaatakowane kontratakuje! Tak było. Daj to. No i daj to. Dobra. Punkt, co dostał? Suchy kolega. Celownik. Ty dostaniesz... Oskarżenie. Specjalista, blokadę. Ty będziesz chyba zwykłym agentem. To ładujemy to by to. Dobra. Like me, and Carmine dragons are wreathed in the winds of Shaiish. On się tu może rekrutować w tym kampie? No nie, no właśnie patrzyłem, on się może tylko uzupełniać. Armia chyba nie jest w stanie nic zrobić, to jest bohater. Pierwszopoziomowy? Obozowy tyran. Nawet chyba Szczecina nie zdobędzie. Dobra. Super, to zaraz zakończymy temat ogrów. O kurde! Vlad von Karstein, co to jest? 20 poziom. Jakieś fioletowe pierdolniczki ma i grobowa straż. Wielką bronią, czarni rycurze. Wargajsty, dzwońcie po Wiedźmina! Hunters! Dzwońcie po Wiedźmina. Urban to jest duże miasto, duże. Mam nadzieję, że oni tam z Imperium walczą i są zajęci. Się nie cierpimy, ale ty walczysz z Imperium i ty przegrywasz z Imperium, bo Imperium weszło w Tabalekland, tak? Tabalekland. A Sylwania była już w Grunburgu. Czyli tutaj Kaiser ich ciśnie. A ten Wladzik chyba leci na pomoc swoim oddziałom. Raczej nie jest zainteresowany wojną z nami. Ale my jesteśmy zainteresowani wojną z nim! I pinturę. Wow, to jest zniszczone, czy to szczury? Szczury tu są! Aha! Znaczy, to może jest zniszczone, ale to są szczury. O kurde, czemu te krasnale się wywróciły od ogrów i szczurów? Czekaj, szczury... To jest Hiszpania, nie? Tu są te szczury z atomówkami. O kurwa, to nawet Stalingrad się nie obroni, jak atomówki szczurze na niego spadną. Co jest? Czemu te krasnale wymarły? Że będą bronić Imperium od południa. Czynisz misję, splądruj o frakcję Płodni Sylwania. Dobra, na pewno robimy... Oho, kolejny donator, co jest? Co jest dzisiaj, suby, donaty? Mówcie, że Warhammer wam się podoba. Gwdowcie Cerbajus w wojsku zarzucił 5 zł, gadałem z Geraltem, ale boi się, że bandyta zajęczy Zajuma mu boty i będzie walczył boso. Co? Ale bossy Wiedźmin ma boosty do statystyk, tak? Ciche kroki, szybkość ruchu. Dziękuję za najciora. Piesioki, witam. Dobra, zajmujemy to. Super, 1500. Gwardia Reichlandu, kawaleria. My koni nie potrzebujemy. Łachmaniarze, biczownicy, też ich nie potrzebujemy. Prowincja zabezpieczona. To co potrzebujemy, to rozejmu z ogrami. Teraz możemy podpisać rozejm, jak ich wyrzuciliśmy z Imperium i z tych gór. Bo tu dalej na południe nie chcemy iść. Oni w ogóle praktycznie wszystko stracili. Chociaż mają 6 osad.
Ale nie mają już powera w łapie. Traktat pokojowy i zapłacisz 5100. O kurde. Alem głodny, muszę żreć. To nędzne mięcho. Słuchaj, mordo, ja ci mogę do tego traktatu pokojowego dorzucić jakieś 10 tysięcy workowych biletów mięsnych, które zostało po pierwszej bitwie o Stalingrad. Także myślę, że deal. Masz ofertę? No i my się dogadali. No i co? I kto jest ekspertem warhammerowym? Zając czy Dacuś? Dacuś by już to restartował. I 30 raz podchodził, żeby pocić, żeby mu się wylosowało. A Zając co? A Zając skill issue zrobił i wypocił. Zając to profesjonalista. Ta, ten Vlad sobie poszedł gdzieś? Gdzie on jest? W ogóle Imperium idzie. Ostatni poziom. Wow, ale kawaleria. Szczur idzie od południa? O kurde, dwa szczury idą od południa. To są te, o Jezus, to są kulomioty. Katapulty zagłady, o Jezus, szczurki. No nie będę miał serca ich eliminować. O, a to jest Ikit, on te atomówki zrzuca. Ty, ale to będzie śmieszny pojedynek, bo jego frakcja jest na tych snajperów, na te rusznice i minigany, a moi są na strzelców. To będzie pojedynek strzelecki. Chcieliście Empire'a? Nowego? No to będzie Empire 2. Będziemy się strzelać. Nie no, wiem, da coś śmieszkuje. Port Sol ulepszaj. O, mogę ulepszyć, ta, 3200. Nie wiem, czy nie zrobimy... O, tutaj kawaleria nawet jest. Nie wiem, czy nie zrobimy... Nie zwerbujemy tu jakiegoś generała, który będzie siedził i będzie dowodził tym garnizonem. Tylko, że te szczury mogą pod ziemią mi wyskoczyć w tej prowincji nawet, bo szczury mogą pod ziemią chodzić. O, ten na przykład pod ziemią biega. Kurde. Może my się z tymi szczurami dogadamy? On nie lubi człowieka. To już wojskowy. O kurde, wy macie jedną osadę. No to zaraz znowu ogry nam wparują od południa. Co tutaj jest? To jest Grenzstadt. To jest wejście od południa, ta? A, to jest przejście normalnie, ta? Tu można tędy przechodzić? Huntsman General. Ta, to jest przejście. Jed. More deliberation needed. Przemęcz Czarnego Ognia. Obosieczny miecz, jakim jest Przemęcz Czarnego Ognia, od dawna stanowi zarówno lukę w pancerzu Imperium, jak i istotną część jego szlaków handlowych. Czarne lśniące klify były świadkiem triumfu wbrew przeciwnościom losu oraz gorzkich porażek. No kurwa, zaraz tu znowu 7 armii workowych tędy wypełznie. Raz my ich pokonali, ale jakim kosztem? No bo my chcieliśmy w Sylwanie teraz uderzyć, ale... Wojna na południu się nie ma końca. Dobra, tu dasz... No rozwój, bo to trzeba fortyfikować. Grzbietka awansowała. Grzbietka dostanie... Więcej magii. Add it to my collection. Więcej magii. Dobra, to się buduje za jedną turę. Ile to kosztuje? 3200. Możemy to zupgrade'ować. Możemy to zupgrade'ować. Huntsman General! No i na razie czekamy. Jeszcze raz, z czym te szczury walczyły? Z krasnalami i Torgavan. Co to jest Torgavan? Jakieś krasnale, tak? Nie, to elfy będą. Mają taki sam kształt tego. Jakieś elfy. Ekolodzy, okej. Okay.
No dobra, ale ma dwie armie. To chyba nie są słabe armie. Szturmoszczury. Więcej szturmoszczurów. Snajperzy, minigany. Miotacze. Proogry. Skipnij na razie turę, skipnij. Zasadzka, gdzie poszedł tymi szczurami? Dobra, on sobie tutaj biega. A. O kurwa, a ty co tu robisz? Mordzie, ja wiem, że to kiedyś było twoje, ale no... Chyba, że on uciekł do nas, żeby się schować przed tymi szczurami. Zasadzka odkryta, Vlad. Okej, Vlad jest u siebie swoją armią, czyli ta duża armia wróciła i... Mamy orki, proszę państwa, znowu... Cztery pełne armii orków już na granicy czekają. Azga Grzeźnik. Poznam technologię, schematy. To jest. Rachowacze kości zielonoskórzy. Kurde. Amethyst Mage. Technologia na razie. Czynnik spalania. Ósma część szczypta tamtego półfuntowego i BUM! Dochodzi do zapłonu. Zasięg dla artylerii plus 10, czyli gigantyczny zasięg zwiększamy o 10, spoko. No i promień eksplozji. Co promień eksplozji dla tych naszych kat już to będzie gigantyczny boost. Dawaj 8 tur. Very nice. Jak tam wygląda to? 1500. Kurde, ten trzeci poziom nie będzie tak łatwo wbić. Dobra, zaryzykujemy, że ani orki, ani szczury na razie od południa nie uderzą, a jak uderzą od południa, to Fort Sola ich utrzyma. No i nie będą korzystać z tych swoich tuneli i w te... tą prowincję nam nie wjadą. Może od razu mury? Aha, tu murów nie mogę. Tutaj na razie żelazo, a potem mury zrobimy. I tutaj też mury zrobimy. Będzie południowa flanka Imperium. Tak, Szczecin, bo była jakaś dzika nazwa, której nie mogłem wymówić. Tak samo jest Stalingrad zamiast Pfedorfu. I tu było coś na D, to zmieniliśmy to na Dortmund. Jakieś dzikie nazwy po niemieckie. Warhammerze. Huntsman General! Dobra, bo Wladzik to jest Vlad, tak? Sylwania. Wladzik tam walczy z Kaiserem. On tak sobie tam biega. Yes! Huntsman General! Ta armia to taka średnia na razie. Możemy wam tych strzelców jednych dodać, ale artyleria by się przydała. Grunberg, jak kiedyś zdobędziesz tą zieloną górę? Oko. Breslau? Możemy to zmienić na Breslau. Zamiast Migdal Voglahark. Nie wiem, co to jakaś czarna mowa. Znamy Breslau. No i Gitowina. To jest stolicą? Nuln. O właśnie, ty, Nuln się zbudowało. Ja zapomniał. Nie, poczekaj, gdzie ja pieniądze załadował? To zostaw. My musimy Katiuszę odblokować. Ha, tylko że my pieniędzy nie mamy. 1144. Kurde, to potrzebuje pieniądza. Nudna Danzyś. A Nekron. Tu jest Gdańsk, Marienburg. Tu jest chyba lorowy Gdańsk, ta? Imperialny. No ale jak chcesz. Ja to jeszcze mogę zrobić. Realnie dużo, ale nie mam pieniędzy.
Na razie przędzalnie tutaj może. O, a tu jest minus jeden. To na razie tu już więcej budować nie będziemy. Dasz wpływ, kontrolę i to. Czemu tu jest minus jeden? Plądrowanie. Co mnie plądruje? On mnie plądruje? Aha, on mnie plądruje. A mogę mu kazać wyjść tą armią? Nie mogę. Czekaj, ty... Czy mogę ich jakoś wynieść z tej prowincji bez wydania wojny? Bo my dopiero co zawieszenie broni podpisaliśmy. Czy on to sobie będzie stał w nieskończoność? Gdańsk na nul. Nie ma, Dacusiu, zmiany punktów kanału za inne, bo tak to byście w nieskończoność sobie zmieniali nazwy i ja bym oszalał cały czas to robiąc. Dyplomacji mogę ich stąd wyrzucić? Znaczy ja nie mam nic przeciwko tym wymianie kulturowej z ogrami, tylko żeby oni tego nie plądrowali. Nie mam jak ich wyrzucić. Wojenne punkciki. Potrzebujemy rozwoju, tu dasz kontrolę. Potrzebujemy pieniędzy. Nie mamy. Można by też w sumie na pieniądze zmienić kontrolę. Na razie i tak nic nie zbudujemy. A rozwoju nie trzeba, dobra, daj kontrolę i tego, dobra. Turu. I ty może sobie werbuj bieda piechotę. Jaką chcemy Sylwanię zaatakować. Ten fort na twierdza Przemyśl. Twierdza Przemyśl będzie nas bronić przed szczurami. I ty chcesz sojusz. Ty chcesz sojusz, gdzie walczysz ze szczurami hiszpańskimi, z atomówkami i łogrami. Za 200. No niestety muszę mu odmówić. Wysadzka. Totalny biznes, siła broni. Twierdza Przemyśl. To coś innego, Dacuś, albo niech ci mod odda punkty, jak ci brakuje tych 5000. Twierdza Przemyśl. Wissenburg na Wieszczochowice. O kurde, to jest dopiero teutońska mowa. Wieszczochowice. Wieszczochowice. Dobra. Może te szczury zaczną walczyć z ogrami, bo strasznie granicza mi sobie przeszkadzają. Może się między sobą zaczną klepać. Lensburg na Mietków. A to. Idź pani Mechojo. Witam, witam. Aha, tu się tędy przechodzi. No ale fajnie, to Nuln, bo mamy Wiesenland, mamy coś na S, nie wiem, bo mi miasto zasłania, mamy Czarne Góry, Averland i Stirland. Trochę my Imperium podjedli. Moskow gdzieś ciśni. Karak Him zmienimy na Moskow. Avernheim na Krosno Odrzańskie. Czemu Krosno Odrzańskie? Krosno Odrzańskie. Pani Lore Warhammera, co tam z krzeseł spadają.
No chyba z krzeseł spadają. Ty w jedną turę i tak... Co ty masz taki mały zasięg ruchu tym żbiczkiem? Coś mi się tu nie zgadza. Tak nie dobierz... Nim szkoda wybiegać. Chyba, że tutaj polecisz. Jest duża osada? Nie, to jest mała mieścina i część tej prowincji, dobra. Tu jest armia. Że jak on ma tych takich zombio szkielety, to ty sobie poradzisz. Masz tych strzelców i tych. Wurtband na Sosnowiec. Tu w ogóle są jakieś dzbanki wina. Będzie wino z Sosnowca. Słynne na całe imperium. Za późno, panie Deska. Jakub był pierwszy. Pierwszy punkciki przepalił. Co to w ogóle jest? To jest jakieś pole turniejowe? Chyba ta. Prosno odrzańskim, turnieje rycerskie. Minus 7. No to trzeba jak najszybciej mury postawić. Na jedną turę będzie jeden populacji. Tu nie buduj. Tu nie buduj, tu nie buduj. Tu nie ma co budować. Na razie zostaw. Tu też zostaw. 1600. To możemy ewentualnie tu postawić. Szybko palniany. No daj. A ty sobie za resztę zrekrutujesz bieda piechotę. Według lore WH oni grali w krwawe rugby. Dlatego na tym jakimś polu turniejowym, arenie tam jakieś te ślady krwi były. O ty, w Imperium coś płonie. Ty, to nie jest stolica Imperium tam? Nie, to jest Kemp, brat. Tu się pali, tu jest stolica Imperium. O kurde, on już nabudował. Zresztą misję, zniszczył lub zastępującą osadę leżącą do wrogów frakcji Reichland. To my idziemy właśnie na Sylwanie. No chyba, że po drodze jeszcze te worki ściśniemy, poczekaj. Te worki... One są tu na południu, jak my... Oni stracili osady... W sumie stracili... Nie, oni mieli 9, a my im nic nie zajęli. Jedno zajęliśmy. Mają 6. I z czymś walczą, Clan Morse. Ty, Clan Morse to był... Quick, nie? Twitchek nasz. Ten co Willem kręcił w Warhammerze 2. Cześć Warwick, witam. Czyli walcy ze szczurami. Kurde, a może szczury to przyjaciele Imperium? Kolejna z gomaradzeń. Pustwiska. Wielki kocioł. Pomimo mikrych rozmiarów niziołki odznaczają się wilczym apetytem oraz, jak można się spodziewać, wybitnym talentem kulinarnym. Co za tym idzie, ich kociołki bulgoczą dniami i nocami. Produkcja przypraw, produkcja wina, kontrola. Zaczenie kusznicy. Ha. Moglibyśmy jeszcze te worki wyrzucić stąd. Raczej nie przyjdą drugi raz do nas, co? Zwłaszcza jak gdzieś walczy. Nie, nie przyjdzie drugi raz, nie ma szans. A wyrwiemy prowincję. Przyjdą? No jak przyjdą? Ja mam nadzieję, że oni w ogóle po tej, jakim zajmę tą osadę, będą chcieli od razu zawieszenie broni. Ja się w ogóle zbuntuję zaraz. A, nie, poczekaj, nie, nie. Tu jest ten, tu jest niebieski czarodziej. Nie, ja tego nie tykam, bo tam jest ten spaczeniec jakiś. Nie, nie, nie. No właśnie rebelia im walnie, bo tutaj jest ten niebieski czarodziej. Ja sobie po prostu tędy przejdę. Tak. Sobie tutaj przejdę, bo to jest spaczenie niebieskim czarodziejem. Wow, co tu orki robią? No, człowiek chce bić się z wampirami, to jak nie orki, to ogry i znowu orki. No kichuj!
One gdzieś tutaj w tych górach siedzą. No dobra, to zmia... Czekaj, te orki walczą z Sylwanią? Jezus, jaki to jest młyn? Tak, oni walczą z Sylwanią, dobra. To... Zmiana planów. Ja bym zostawił na razie te orki i tutaj w środek uderzył. Zamiast iść na Drakenhof, to pójdziemy na Telpenhof. W następnej turze. Daj forsowny i leć tutaj. W następnej turze lecimy Fort Obersteirer, Obelhof, Nidling. A, Imperium już prawie cały Tabalekland to wyzwolił. My tą jedną osadę podciągniemy, dwie. Może. I potem są ekolodzy i tam już jest Kislev. No i Gituwa, zaraz Imperium mu wyczyścimy. Nie masz współpracy z kimś od komputerów? Teska nie mam, ale mogę ci polecić Żbika, który prowadzi firmę z tymi pecetami i mi pomagał składać i peceta sprzedał tego, co obecnie mam. Także mogę ci go polecić, jak chcesz na PW. Prawda, ogarnięty Żbiczek. Wszystko ci potestuje, porobi, poogarnia. Jak mu powiedziałem, że do czego mi jest potrzebny PC do nagrywania, renderowania, streamowania, to od razu mi wszystko cyk, cyk, cyk. Spoko, to po streamku ci dam na miary na niego. Poprowadzi jednoosobową działalność tam od iluś lat. No. Jerek z Linkasza kupiony, a dziękuję. O właśnie, byłeś w wojsku. To jest dobry moment, aby wam przypomnieć, że mamy współpracę z czymś takim, co się nazywa Eneba. Tylko że ta współpraca nie jest skierowana do Ameb. Jak jesteś Amebą, no to nie możesz z niej skorzystać. No bo jak wiadomo, jak wiadomo, Ameby nie korzystają z Aneby. Znaczy Eneby. Nie bądź Amebą, kupuj na Enebie. Jak jest tutaj stream, tu jest streamocepcja. Sobie scrollujecie. Tu macie czat Wiedźmina, rozumiesz? Klikasz tu. No i jesteś na Enebie, rozumiesz? I tu masz tanie giereczki, i tu masz blinkacza zająca, rozumiesz? I jest tanio, bezpiecznie, i jeszcze zająca wspierasz za friko. Także same korzyści. Rozumiesz? Ile dałeś za kompa? 11k. Ile z tego dostajesz? Procent od sprzedaży. Eneba i lewe kody. Powiem ci, Dacuj, że jeżeli chodzi o Enebę, to jak mi jakiś kod nie działał, to nie wiem, w ciągu godziny mi po prostu oddali hajs. Wysyłasz screena i ci od razu oddają hajs, jak kod nie działa. Z żadnego problemu. Że kody? No, jak masz przepłacać na Steamie i jeszcze podwójnie przepłacać, bo złotówka na Steamie nie jest aktualizowana do iluś tam lat, no to nie widzę problemu, żeby kupować na Enebie. Chodzi, gdzie już gra. No i widzicie. Boli z Linkacza zająca zawsze działa. Potwierdzone info. Dobra, gadu gadu, a tu trzeba Imperium wyzwolić. Minus 6. Dobra, na pewno to upgrade'uj i mury stawiamy. Za dwie tury będą ten. I tu będzie twierdza Przemyśl, fort. Moskow będzie ufortyfikowane i potem Breslau będzie ufortyfikowane i to będzie południowa flanka Imperium. Tylko tu jest dziura, kurde. A tu już w ogóle się wlali. Nie wiem. No jest jak jest. Skipnij turę. Katiusze, no na razie nie stać nas na rekrutację nowych Katiusz. Musimy ten budynek postawić, on kosztuje chorej ilości pieniędzy. Ważniejsze na razie jest ufortyfikowanie południa, bo i tak tych Katiusz nie... Co tam fioletowo się świeci? Chyba Kaiser wygrał bitwę. Świeciło na fioletowo? Albo Kaiser przegrał, nie wiem, to tu było czy tu? Co się świeciło? A nawet jakbyśmy zrekrutowali te Katiusze, to my ledwo dochód na trytytkę trzymamy. Ta armia Elżbietki strasznie jest droga, 4500. No ale taka fikuśna. A
Amethyst Guardian. Dobra, to co? Sylwania? Bo ta Sylwania trochę upada. To jest dobry moment, żeby wbić i wykroić sobie kawałek tortu przed Kaiserem i przed orkami. No i potem pewnie w orki wjedziemy. Unstoppable. Dobra, ile wy zapłacicie? W ogóle to jest piąta frakcja te orki. Słuchajcie, krwawe ręce były pierwszą frakcją, przysłali 7 armii, wszystkie rozwaliliśmy. Piątą frakcję też rozwalimy. Ale ile płacisz za dołączenie do wojny przeciwko Sylwanii? 1900. Dobra. Kaiser ile płaci? Sylwania? Dwa sto. No i Kaiser to widać, że Kaiser to ogarnięty żbiczek. Także... Cześć? Pomożemy ci z tą Sylwanią, bo sobie nie radzisz. O, handeli, handeli. No i gitara. O, ale pieniądza, ty! Dostęp wojskowy. To jest. Lord of the Night. 6500. O kurde. Możemy warsztat inżyniera rozbudować. Ta kontrola plus 4 niewiele dała. Marsz ma kontrola. Odlewnia dział Nuln. Pozwala na werbunek zawodowych jednostek elitarnych Gniewu Imperatora. Czas uzupełnienia najemników minus 55 dla zawodowych jednostek elitarnych Gniewu Imperatora. Doświadczenie dla artylerii, utrzymanie dla jednostek artylerii prochowych. Wszystkie armie. Wow. Minus 5. To będzie sporo w sumie na wszystkich jednostkach strzeleckich. Koszty werbunku dla artylerii. Pozyskiwanie schematów 50. O, bierny przyrost schematów. O, ty, dobre. Odlewnia dział w Nuln. Nie w Nuln, tylko w Dancysiu. Dzielnice odlewni Nuln są pełne gryzącego dymu. Później pracują bowiem dniem i nocą, produkując imperialną artylerię. A to? Stajnie Czarnej Róży. Rycerze Zakonu Czarnej Róży otacza aura tajemnicy. Werbują oni członków wyłącznie spośród miejscowej arystokracji. Podobno oddają cześć Morrowi, przywdziawszy jego święte symbole. Ty werbunku to jest dla jazdy, to nie dla nas. Ty, to ja to chcę za 5400. Weź te skille, co ci mówię, od wczoraj skill linia nad magią, co jest, masz nawet zmniejszenie kosztu armii dla strzelców. A dla Elżbietki? Lady of Shaiish. O? Niżej? A to, no to nie, ona musi być w któryś poziom, nie? Żeby to się u góry odblokowało. O, koszty... O, minus 10 dla wszystkich strzelców. O! Ona już to może? Już chyba może. Powiedz mi, skoro umierasz, czy lękasz się śmierci? Zapewniam, że jest czego. Krocząca w roku, cmentarna róża. Magia ametystowego zakonu. I gituwa. Dobra, to ładujemy to teraz. Dobra. Tempelhof, ale na razie Fort Oberstire. Cześć. Okej, pieniądze, schematy. Dobra, zrobiliśmy też misję dla Imperatora. No i ty lecisz na Nidlin. All or nothing! Move in, scouts! Prowincja zabezpieczona, Stirland! Od razu daj kontrolę, bo tu mamy strasznie w sumie problem z kontrolą. O, schematy. Ametystowy potrzebujemy... Tak, mamy jeden, potrzebujemy trzech, nie? Tak, niech oni walczą, nabijają te fragi, to zrób jeszcze tak. Ty zrekrutuj sobie... Dwie jednostki tych potrzebujemy. O kurde, jakie to drogie! W następnej turze, na razie nie musisz.
Elżbietce ich daj. Elżbietka ma pełną armię. I na razie nie mamy za co ich zastąpić. A ten chłop musi tutaj, jak mi wyskoczy, w lat 40-poziomowy, żeby on też szczylał. Potem się wymieni, zrobi jakąś inną armię łączną, wymaksowaną. No przędzę możesz zrobić, git. Wielki łowczy. Zasięg ruchu plus 5%, zasięg ruch plus 10%. Ten to w ogóle boostuje tych myśliwych. Premia przeciwpiechotna, przeciwko piechocie plus 8 dla gwardii lektorskiej. Może on miał być supportem. Mają zbijać spaczenie, ale to jest fajne, daj to. Zasięg plus 5. Brzmi super. Huntsman General. Co? Aha, i ten łowczy. No to ten łowczy ma specjalistę. Ty, ale tu nie ma spaczenia, nie? Wiesz co, to weź, może mogę nim wyjść? Wyjdziemy tym agentem i on tu będzie chodził, pomagał zbijać spaczenie, bo tu już jest dużo spaczenia. Ta. Ej, ci ekolodzy jeszcze z orkami walczą. Ty, to te worki aż tak daleko tutaj tymi górami są, że tutaj cyk, cyk, cyk i muszą aż tu zakręcać, żeby z tymi ekologami się klepać. Ciekawe. Dobra, skipnij turę. Wow, co jest? Zacharias von Zerden. Takie trochę rzymiańskie imię. Zachariasz. Zachariasz Sylwani. No dobra, jak to wygrasz na automacie, no to kimże jestem? Bitwy o Sosnowiec klikać ręcznie. Mornugle. Kurant, tu by się Wiedźmin przydał. Dobra, daj automat. Daj pieniądze. Wróg pokonany, Zachariasz. Otrzymujesz misję, zwerbuj oddział typu piechota walcząca z warciu. Oho, ty, jest bunt, Styrland się zrespił. Ten niebieski czarodziej zrespił swoim spaczeniem bunt ludzi. Nie no, mam very hard, very hard. O, idzie. Nie, on uciekł. Huntsman General! Dobra, no to jest. To chciałem już Kaiserowi zostawić, ale weź to zajmij. Jak jest darmowo, to bierzemy. Poczekaj, okrąż. Kurde, miałem zwerbować tych strzelców, żeby już fragowali. No nic. Trudno, jest jak jest. Ale nie, czekaj, okrąż. Tak, okrąż to. Weź ty wyjść, bo jak zdobędziemy miasto, to ty tu utkniesz, a ciebie też mieliśmy wyjąć. Chodź Imperium zbijać. Czy spaczenie. Step to it. Forward to victory. All or nothing. Flame for the Empire. Ta ostatnia osada jest tu. Nie, no tego to ja nie chcę. To niech sobie Kaiser zajmuje. Huntsman General. Tutaj od razu przędzalnie. Dark Lady Eppelhof. Była armia, ale uciekła. For Sigma and Varina. I protect the Empire, either side of the grave. Paczenie. Wiary schwytane po bitwie. Pancerz. Amethyst. Dobra, Elżbietka awansowała. Nieborak, niepokojący blask. Daj to. Mój kolega dostanie lepszy celownik i już jest nieśmiertelny, git. Plus 40 obrażeń i zasięg plus 10. I ten żbiczek dostaje żarliwość, bo potem pomaga zbijać to spaczenie przyjdzie. Teraz się cofnie, zbijać to spaczenie.
Tempelhof. Remno tu jest. Czekaj. Tu jest jedna armia. To jest szefu, ta? Vlad for Karstein. 23 poziom, ale armię gdzieś potraciłeś. Mam jakiegoś randoma. No i git. Przemysł się zupgrade'ował. Niech się dalej rozwija. Tu jest skandal. Minus 4. Podaj na razie kontrolę. I tak w ciągu 4 tur nic tu nie będziemy budować. Jak to się zbuduje, to zrobimy mury. I na razie tyle. Tempelhof na Toruń. Tempelhof na Toruń. Co jest? Toruń. Można by upgrade machnąć. Ile mamy? 4000. Można by karczmy postawić. Albo to działa w końcu. Dobra, zrobimy tak. Zmienisz tu edykt na minus 10 do budowy. Usuniesz te farmy i wywalisz te farmy, bo tu jest trzeci, tylko piąty został. Ten piąty poziom na razie i tak olać, bo nie jest do niczego nam potrzebny. Tak chcemy tylko Katiuszę. Port Ober coś tam na Bydgoszcz. Bydgoszcz, Toruń. Kebab, no i kolejny co kepsa je, a zając, rozumiesz, musi się pocić przy Warhammerzu. Ej, żbiczką to się powodzi. Zajączek zabawia, kepsy dowożą. Dupak wam się do reszty poprzewracało, tyle wam powiem. Z dobrobytu, no oczywiście, że z dobrobytu. Czekajcie, co ja mówiłem? Tu za jedną turę wejdzie edykt i rozbudujemy to, machniemy tutaj drogi. One chyba zwiększają dochód, a tu zrobimy przędzalnie pod dochód. No. Dobra, to nie wydajemy nic w tej turze już. Tylko zgarniesz po drodze ewentualnie. No i lecimy tu. Ej, myślałem, że z tą Sylwanią będą większe problemy, ale na szczęście... Ta Sylwania sama się wywróciła przez swój imperializm. A ci strzelcy? No na razie ci strzelcy, no... Jak już wszystko zdobył ten generał, co miał zdobyć, no to ci strzelcy niepotrzebni. Bo ja chciałem, żeby ci strzelcy tam nabijali fragi do tego questa. Dobra, mamy 10k. O kurde, ty, zaraz tu te worki trzeba będzie klepać, no. Drakenhof zajęli. No proszę. Rider of the Dragon in Carmine. More will welcome them. Let us take it. Pozwól Wladziku, że cię okryję kołderką miłości i ochronię przed workami, okej? Żeby worki nie okradły nam ostatniej Waldenhowej prowincji. A i te worki są tutaj. O kurde, my je wyrzucimy. Może poprzejmujemy te kluczowe prowincje i spróbujemy z nimi podpisać zawieszenie broni, bo ja nie chcę w te góry wchodzić. Zwłaszcza, że to jest region średnio nam sprzyjający. Zmieniam cel za tamto, punktów Eshen na Essen. Eshen. Wielder of the Pale Scythe. Tools of judgment ready. On zbija spaczenie po prostu stojąc, nie?
A, spaczenie minus 2. Sobie w Toruniu zbijaj spaczenie ryzykowe. Ludność, postacie 6. Super, technologia 2. No i on tu będzie stał i będzie zbijał spaczenie. Dobra, teraz tu. Robimy tak, to na wyższy poziom za 3200. Tu robisz brukowane drogi. Robisz przędzalnie. No i tu zrób ten stajnie czarnej róży, no bo to jest unikalny budynek, więc trzeba go zrobić. Może potem trochę jazdy zrobimy czy coś. Jest unikalny, to buduj. No i my wydali wszystko. Dobra, tu za 3 tury się zbuduje, zadowolenie na 0. Dobrze to wygląda. A, no i ty. Jakaś bitwa była o ten Kempergat, mi pokazuje? Region, ofiary, tura 3-8. Ty, a Stalingrad też ma ofiary napisane? Prawe ręce, ofiary 7600. No dobra, ale to były 4 armie uber giga czadowych czarnych worków. Dobra, 27. No to Kaiser też musiał mieć dużą bitwę. 6300 ofiar. No ale on jakieś zombiaki klepał. Co, jak zombiak się nie równa jeden ork? O ty. Większą bitwę zrobili, panie Kaiserzu. Trzeba już jakichś legendarnych lordów. Mam chyba questa na jednego, ale muszę stajnię zbudować, tylko że mi się kompletnie na razie nie opłaca robić stajni. Co miałem z tą zrobić? Też na południe wrócić. Dawaj tu, przyspieszysz zbijanie spaczenia. A on zbija spaczenie. A Tryszyn ci wpadnie, chyba że wejdziesz tu? Nie. No dobra, ale to nic. Ile jest? Postacie minus 4, dobra, kolejne minus 2 spaczenia. Jedyne akceptowalne spaczenie to jest skajwańskie. Tak, tak, szczurki. No i git. Handlu 1600. Skipnij turę. No bo ten ogrowy obóz nie chce się stąd pójść, no my będziemy musieli ich zaatakować, bo oni te 40 golda co plądrują to pal licho, ale zadowolenie nam psują. Nasza imperialna ludność człowiecza nie chce się integrować z ogrowymi uchodźcami. Wielki patriarcha przechwycił koronę. Chyba nie powinno tak być. Ale spoko. Musimy też z Kislewem pohandlować. W ogóle Kislew wszedł na ziemię Imperium. Wojna! Trzeba Blitzkrieg zrobić na tych Rosjan. No to co? To jest w ogóle twoja ostatnia prowincja? Nie, tu masz jeszcze jedną. Panie Wladziku, poznaj Elżbietunię. Drobne zwycięstwo. Nic nie tracimy. Kurde, ale wyobrażacie sobie, jak to mięso będzie latać od naszego strzału artyleryjskiego? Warhammer robi wszystko, żeby tych bitew nie grać ręcznie. No jak widzisz coś takiego, widzisz, że jest na zielono zwycięstwo, najeżdżasz sobie tutaj i widzisz, że nic nie tracisz, 99,9% graczy klika automat. A jak kliknę sobie bitwę i będę patrzył, jak te szkielety i zombiaki latają od wybuchów naszej Katiuszy. O. O. Tylko weź okrąż. Może posiłki sprowadzimy i zrobimy gigantyczną bitwę. Dobiegniesz? No jasne, że tak. Będzie więcej szczelaków. Dawaj. No, czekam, aż to napiszecie. Cieszę się, witam. Nawet tego weźmiemy. Tego. Inkwizytora jak ty miałeś? Łowcy czarownic. Huntsman General. I foresee great suffering. Jest pewne zwycięstwo. Zrobimy save'a. No i walczymy. Poziom bardzo wysoki, jak zawsze.
wyżej jest tylko legendarny, no ale legendarny jest irytujący. I w sumie tutaj byłby problematycznie grać na legendarnym przy dużej liczbie zaklęć, jakie trzeba rzucać, tych umiejek, jak się tego nie zna. Faktycznie byłby problem. Nie no, kawaler ile ma? Kurde, ma dużo bestii latających. No dużo tego, dużo. Jakoś ciemno się zrobiło. Nie wiem, czy wy coś widzicie. Ciemno tak jakoś. Bo to jest. O kurde, jaki gargulec. Jaki smok? Nie ma smoka. My mamy smoka. A, bo my jeszcze nie widzieliśmy Elżbietki na smoku. Kurde, ale smokowisko. Kurde, musisz się tak ruszać? No nie da popatrzeć. Ale bydle. Bydle. To ja mogę z przodu wystawiać. A, tych strzelców. Turu, turu, turu. My musimy czekać na posiłki, nie? Tu jest przejście? Tu nie ma przejścia. Czy będzie przejście po tych górach? Będzie przejście. Okej. Ja wiecie co ja bym zrobił? Ja bym tu machnął całą artylerię. Tylko na razie tak, żeby... Bo jak będzie w zasięgu, to on przyjdzie do nas, nie? A ja chciałbym poczekać te... Minutę 40, żeby mieć dodatkowych strzelców. Także na razie stańcie tu i potem wami podejdziemy. Mało piechoty mamy. Kurde, szkoda, jakby te góry były nieprzechodnie, to byłaby genialna pozycja. Ale to, to już nie ma przejścia, czyli przejście jest tylko... Czekaj, daj to. Nie, jest tu przejście. Tu nie ma przejścia dopiero. I tu wszędzie można przechodzić. Tu nie można. Tu. Dobra, wy będziecie osłaniać flankę i artylerię, tutaj was rozstawimy. A główna armia będzie na dole. Przecież jak przyjdą posiłki, to ich potem i tak rozstawimy. Czekaj, to są ci... To są ci snajperzy. O kurwa, jaki oni mają zasięg. Chujowy teren? No, mógłby być lepszy, ale spróbujemy go wykorzystać. Bardzo mało piechoty. Więc trzeba czekać na posiłki. Na razie ich rozstawimy tak, żeby sobie stali i nie wkurzali wroga, żeby do nas nie przybiegł. Musimy czekać na wsparcie. Więc na razie sobie stoimy i czekamy. Bo jak do nas ruszą, to mamy przerąbane. Także na razie, żeby nikt tam nie strzelał w nich. Dobra, nikt nie ma ich w zasięgu. Rozpocznij bitwę. Możecie tylko tu pozycję zająć. Spokojnie, on się tylko przestawia, rotuje. Take position!
Go! For Heldenhammer! Spearmen! Take position! To battle! Sir! Formation! March! No i git, i wy sobie tutaj stoicie. Jakby kawalerią, bo on tu ma jednostki, które mogą przejechać, nie? Dobra, czekamy na posiłki. Gdzie czołg? Czołg jest tutaj na razie. Wyczeka. Szkoda, że w jakimś kurwa pociemku walczymy. Jakieś noktowizje mają, nasi mają pozakładane strzelcy czy coś. Średnio widać tą bitwę. Pół minuty. Spearmen! Quick march! Sigmar commands! Moving now! At speed! Handgunners! Kurde, jakbym mógł ich tutaj rozstawić tak na tej skarpie, to byłby hit. Dobra, posiłki przyszły. Chyba zrobimy tak, że po dwóch na tą lukę, bo mamy więcej dużo strzelców jak tych zwykłych. Czujcie tak. Dobra, dawaj te posiłki. Let's go! At speed! They walk beneath our shadow. Ty w sumie będziesz stał i bustował artylerię. A wy będziecie polować na tych wrogich lordów. Dobra, i to jest wszystko piechota z tamtej armii, ta? Czy na razie tu? To są bieda włócznicy, to oni mogą przyjąć jakąś... Albo nie, tych bieda włóczników wyślemy tutaj. Bo oni pewnie się wywrócą. A, i tu mamy więcej snajperów. O kurde. Tych snajperów bym chciał w grupie, gdzie oni są? Oni będą fokusować wrogich lordów i bestie. O tak. Dobra, jeszcze więcej strzelców. Gdzie na razie tu? A, no i czołguś. Gdzieś tu w centrum. Pokaż czołg? A pokazywałem. Tutaj będzie średnio widać ten czołg. No to taki czołg, to jest bardziej wóz pancerny, opancerzony, coś takiego, bo to nie ma gąsienic. A, przeżyli. Myślałem, że ich rozjedzie. No szkoda. Ależ pali, ależ pali. Dobra, ci będą fajnie mieli jak strzelać. Znaczy utrzymacie flankę, to jeżeli jakaś jazda wjedzie, to się na włócznikach rozrósł z tego. Wszyscy. Za pierwszą linię? Nie, no ten czołg to jest wytrzymałe bydle pancerne. On będzie gdzieś tam... On ma w sumie mało amunicji, on trochę postrzela, potem przestanie. Słabszych Spearmenów, daj po dwóch. Wy jako rezerwa. Tak. No dobra, my chyba gotowi jesteśmy. Cała armia Południowego Imperium, jakby nie patrzeć. Jeszcze ci zbiegają. A to?
A to droga jest. Okej. Okay. Sigmar commands! Go! No lingering! At speed! For the twin-tailed comet! No i giciowina. Jak się oddali kamerę, to te tam latające jego nietoperze równocześnie machają skrzydełkami. Jak podlecisz, to już tak normalnie wszystkie latają jak co. To takie niebieskie. Ło. Dzikie gony jakieś. Pokaż, jak ten blat wygląda. Ty, gdzie? A tu jest. Taki... taki wampur. Dobra. Proszę państwa. Działał otworzyć ogień. Strącić te bestie. To z imperialnych prowincji. Tam się strzela armata i tego. I moździerz. Ganki może trochę przestaw. Stań tak, żeby może jeszcze trochę bardziej strzelców boostować. O, coś takiego. No i co? Czy podejdą? Trzaj po grobowej straży i ty też. Jeszcze możemy czołgiem podjechać, żeby ich wkurzyć. Nice. Szkoda, że nie mamy tych technologii, która zwiększa jeszcze bardziej zasięg i przede wszystkim obrażenia od wybuchu. Wtedy Katiusza by rzeźnie robiła. Czemu ty podchodzisz? Wow, 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 co ty zrobiłeś? Bestie mogą w nią wlecieć. No ona jest dobrze chroniona. Tu jest jedna linia, są strzelcy. Ci strzelcy też mogą wręcz walczyć, bo to są pancerni. Tu jest flanka, potrójna linia. No i tu jest główna, nasi wszyscy praktycznie bohaterowie. O, leco. Leco, zaczyna się. Oho. Teraz ogarnąć kto ile jakich maczarów. Ja pierdzielę. Ona ma ten taki... O, ametystowe słońce Xerxesa. No i grobową straż my prawie wystrzelali. Nice. Zaraz Katiusza... A czemu Katiusza? Katiusza miała wyłączony ostrzał! Strzelaj tutaj. Kurde. Oho, rzuca coś. Snajperzy? Snajperzy już walą. Nie no, co on robi? Ja mam armię nastawioną na strzelaków, on sobie stoi i powoli podchodzi. Pato, 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 pato! Coś do nas leciało. Nie doleci. Pa. Zium. Zniknęło. Dobra. Wow! Coś tam wybuchło. Strzelaj w to. Teraz tak. Ty masz... przeciwko postaciom. Gdzie on jest? O kurwa, zniknął. Diabeł. O, jest. Nawet podwójnie użyj na niego. Wy wszyscy strzelacie w tego. Aha, i on z tej strony nie atakuje od tej flanki.
Poprzestaw tych strzelców, bo oni się marnują tutaj. Tych daj tutaj. Ten jeden oddział pomóż tym, bo wlecieli. Wow, 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 wow! Aha! Aha! No i tak to jest, kurwa. Jakąś magię każą ci klikać, a tu wlatują. Co to jest? Pancerni strzelcy. No... Olipka. Olipka. Najpierw grałeś z najgorszej strony, bo drzewa nie na linii strzału? Drzewa im przeszkadzają, co? Nie no, ładnie sobie snajpią. No w tych poradniczkach na YouTubie to te boty wlatywały w tych gości, a tutaj rozumiesz, bot flankuje, no nie może być. Dobra, ale Wladzik już prawie połowę HP stracił. A jeszcze główna armia nie podeszła. Strzelaj... Szkielety, włócznicy specjalni. To jest największe zgrupowanie. A ty z tego działa wal... Tam możesz... Coś ci zasłania to strzelanie? Chyba te ptaki. Albo Elżbietka. Trochę szkoda tej szarży, bo to zaboli. Zdecydowanie. Ale spokojnie, wcześniej się wycofali. Dobrze, tak jak ich szkoliłem. Zrzuć... Tutaj? Okej, Katiusze walni teraz tu może. Czy wy to rozbiliście tymi włócznikami? To rozbijecie? Szkoda trochę, że ta flanka nam padła. Tej kawalerii nikt nie widział. No ale nie dadzą popatrzeć, cały czas muszę tą magię klikać. Nie dadzą się pobawić. Dobra, jak nic tutaj nie ma, wszystkich rzucaj tu, bo tu się przebiją. Zrzucaj tą biedą piechotę na dół. Zdecydowanie. A ty rzuć we Wlada to, bo coś nie chce umierać. Okej, czołguś tu walczy. Zawór bezpieczeństwa. Dobra. Się ustawcie przodem. Dobra. Ty no, dalej wy tego nie ubiliście? Czemu wy w nich nie strzelacie w te latające poszwary? No pomóżcie swoim. No w końcu, wy macie automatyczne strzelanie? Macie. Rzuć... To coś tutaj. Dobra. Wlad nie żyje? Gdzie jest Wlad? O kurwa, Wlad dobiegł, co ty gadasz? Hmm. No kurde, on tu ma masę tego. Tu ma. Dobra, oni mogą się z nim bić. Strzelajcie. Katiusze, możesz tu walnąć, bo czołg to zgrupował. Moździerz przerzuć na ciebie. To działo, niech strzela też to zgrupowanie. No i czołg niech się z nimi bije. Zionięcie smoka zrób. Skrzący podmuch. Okej. Tutaj. Pokażę, jak ten smok to rzuci. Zrzucają tą Elżbietkę. O kurde, coś tu wybuchło. Aha. Kurde, to było takie trochę jak z tej, z gry o tron, jak ten smok mur rozwalał. Oj, ci tutaj panikują. Dobra, tam czołg fajnie to trzyma.
Trochę tu się przebili za bardzo. Dobra, to słońce tam ich masakruje, to fioletowe. Dobra, Katiusze przerzuć już chyba... Oni panikują. Panikują, dobra. Szybko tu się przebili. W sensie te... ci strzelcy... A, bo on jeszcze tu walczy, weź go dobij. Ci strzelcy niewiele zrobili z tej strony, bo on wleciał tymi wąpierzami. Myślałem, że one nie dolecą. Ci ich średnio asekurowali. No i tym wladzikiem doleciał. No dobra, wygrane, w sumie bez strat, tak naprawdę. Nie licząc tej flanki. Ale mało epicka bitwa. Średnia w sumie. Nie wiem, sekundę się skończyła. Dwa czary rzuciłem. Nawet ta artyleria nie zdążyła postrzelać. Nie wiem, gdzie te zombiaki poginęły. Strzelcy też prawie nic nie zrobili. Kto tą armię zmasakrował? No Elżbietka 400, Katiusze 300, działo 200. Czołg 180. Elżbietka zrobiła 40 tysięcy damage, Katiusze 33, działo 19. Czołg 25. Ten 200. A miał jedno zadanie, strzelać po Wladzie. Tak samo cała reszta miała strzelać po Wladzie, a zrobił 9. No dobra. Mieliśmy zająć, zajęliśmy kontrola. Młot na czarownicę, wielkie działa. Świetlista Arka Tempelhof. Nie Tempelhof, a świetlista Arka z Torunia. Czarownica zabezpieczona. A jakbyś wrócił, żebyśmy pozbijali spaczenie i przygotowali się na wojnę z orkami. No to już takie proste nie będzie. Na pewno trzeba będzie południową Sylwanię wyzwolić i te graniczne prowincje pozajmować. Tylko, że to są krasnoludzkie ziemie. To jest Kardormar, to jest Zubar, Drom, Rakkadrim. Czemu te krasnale poginęły? Jakieś worki tu się patoczą, worki, szczury, łogry, burdel na tym południu, burdel! Musisz im wydawać rozkazy? Nie no, jak mają automatyczne strzelanie, no to powinni strzelać we wszystko, co mają w zasięgu. No na tym polega rozkaz automatycznego strzelania. Zmniejszenie na kosztów. Elspeth von Draken. Doradczyni Nuln. Ta kobieta, która posiada ucho hrabiny Emanuele von Leibitz, musi być naprawdę potężna. Koszty utrzymania minus 10. Dobra. Test. Mamy 3,5 tysiąca. Dajemy jej doradczynię nul. Jeszcze ma jeden punkt. Kurde, ona ma już wysokopoziomowe jednostki, nie? A to jest od 7. Dawaj w zbiórkę i w strzelców, w snajperów polecimy. 3,5 tysiąca na 600? Serio? A jakaś stuwa do przodu? Czy mamy tyle tych strzelców? 10% ze wszystkiego? Czy się nie zgadza? Dobra, suchy kolega. Czas przeładowania zmniejsz. Jeszcze bardziej zmniejsz czas przeładowania. Ty dostaniesz... żarliwość. Fallen man! I ty dostaniesz przeszukanie. Trzymaj się, Dacuś, na razie. Nie upadaj. Nie, no dobrze jest. Jeszcze Elżbietka daje radę. Południowe Imperium prawie całe uratowane. Mamy tylko worki jeszcze. Drugie worki, niebieskiego czarodzieja i ekologów. I południe Imperium będzie ogarnięte. Szybsze bieganie? Jakie szybsze bieganie? Jeszcze ktoś coś awansował. To jest tylko chaos. Szkoda, że to jest tylko na chaos. Masz specjalistę. Jeszcze masz jeden punkcior. Dodaj zabójstwo. Dobra, git.
Tu możesz zrobić sukiennika. I chyba już tu nic nie budujemy, to dasz kontrolę plus 4. Dobra, 5000. Stalingrad. Tury. To rozwal. Daj edykt na rozwój i koszty budowy. Tu zainwestujemy. Ewentualnie tutaj jeszcze wejdziemy, więc 10% tańsza budowa. Amethyst Magistrix. Spaczenie minus 3. Ile jest spaczenia? 40, tak? Spada 18 na turę. To chyba nie trzeba edyktu. Daj koszty budowy, bo tu będzie dużo do budowy. Dobra, no i na razie tyle. Ty, ekolodzy chcą paktu i agresji. Chcemy? Ja bym wziął i skupił się na workach. Może się dogadamy z ekologami. Oni w ogóle armii nie mają. Co jest? A mają 6 osad. No i Sylwania ma jedną prowincję bez armii na północy, to już Kaiser sobie ogarnie. Ja bym wziął i skupił się na ograch, bo zajęcie tych... Znaczy nie byśmy doszli do Kislewu. Kislew raczej by nas nie zaatakował, ale na razie chyba orki, bo one nas zaatakują tak czy siak. Dwie pieniądz. Dobra. Ale ekolodzy już handlować nie będą, fuj. Myśmy im jakieś, nie wiem, meble drewniane z IKEA sprzedawali. To drzewo by sobie miało, nie wiem, fotel bujany z IKEA. Niektóre. Na razie pakt i agresji, potem się ich wyrzuci i zetnie. Aktywiszczów. Oskarżenie OP, tak BTW. No ale to by musiał być w armii, nie? No nie, nasi krasnale. Szczury ich zjadły. Federacja. Okej, okay, to są ekolodzy gdzieś tu stąd, ta? Ta. Tutaj daj edykt na budowę. Tak, przede wszystkim tutaj wlatujemy. Pieniądz daj. Na razie tyle. Szosznowiec. Pieniądz daj, to w górę. Krosno odrzańskie, to w górę. Jeszcze nam pieniądze zostały. Kurde, moglibyśmy sobie armię przetentegować. Nowego lorda zwerbować. Ten by Thomas wrócił Katiuszę zrekrutować. Huntsman General. Yes. Można lordów nazywać? Jeszcze jak? Co my chcemy? Imperium generała? Arcykapłana, łowczego czy mistrza inżyniera? Mistrza inżyniera już mamy. Teraz może byśmy wzięli arcykapłana? Arcykapłana, bo on będzie armią dowodził. Będzie czarodziejem. Daj alienatom do naszej Elżbietki. Z Elżbietką to ty chodzisz, suchy kolega. Z aliena możemy zrobić naszego agenta. Łowcę czarownic. Łowczy czarownic z tym fikuśnym kapelutkiem i będzie naszym agentem i będzie zbijał spaczenie. Alien. Chyba, że chcesz być generałem tym, który chodzi i armię w sumie rekrutuje. Robiłem kiedyś cosplaya Łowcy Czarownic.
Ej, Alien, ty masz tą gierkę, gdzie chodzisz i te szczury klepiesz, nie? W Warhammerze. Szczury i tamtych spaczeńców innych. Żeby to kiedyś sobie pograć. O, Vermintide, no właśnie. Mamy sobie kiedyś tu pograć. W wolnym terminie. Dobra, zwerbuj... Arcykapłana chyba. Spryt, szansa powodzenia zasadzki, ataki zatruwające, siła broni, premia szarży. Daj tego Wasileja Husa. Jana Husa. Generał? Ty, zasięg ruchu na mapie kampanii plus 5 albo atak zwarcie plus 8. O kurde. Obaj giga chat. Ty, może weźmiemy wojownika, jak ma takie boosty do walki. Weźmiemy tego. Bo ci arcykapłani tacy średni jak na kapłana. Daj ciebie. Skarbiec plus 1000. Alien wyjdzie sobie spaczenie zbijać. W sumie on może zbijać spaczenie w armii, nie? Oddasz mu wszystko. I ty sobie wrócisz do Nuln po jednostki. Ty wejdziesz tu, ale już tam sikuje się heretyku. Dobra. To wywal. No i ty wracasz, żeby zrekrutować. Będziesz tu za dwie tury. Za jedną turę zmienimy edykt. No i za dwie tury będą te Katiusze dostępne. No i git. No i git. Zająć chcę suba? Jeszcze jak? Pytasz się. Tak jakbym się ciebie zapytał, czy polewać dalej. O, ty, aktywiszcza ekolodzy chcą handlować. Handeli, handeli, handeli. Kurde, ale my na handlu zarabiamy. Now, Lord of the Dead. Dobra. Te pieniądze na razie zostawiamy. Bo tutaj trzeba będzie pobudować dużo. Można bardzo długo mówić, prawda? Subik, zwykły, a czemu nie prime'owy, Alienku? A dziękuję, 38 miesięcy, ponad 3 latka razem. Tak, patrz co nas zaatakowało. Zepsujesz, prawda? Dziękuję, Alienku, 38 miesięców. Dawaj, zwykle mi się zawodało, że zawsze jest prime'owy. No dziękuję, dziękuję, 38 miesięcy, piękna współpraca. Po rączkach, stópkach całuję i już polewam. Cześć Michal, X2, witam. Witam, witam. Kurde, te ogry nas zaatakowały. One mają tutaj ten obóz, w końcu się tego obozu pozbędziemy, ale... Jak to będzie ta sama akcja, co... A, on tu ma przejście, o kurde. Nie, no Panie ogrze. Panie ogrze. Jeszcze nie będę Elżbietki sprowadzał tam z Sylwanii, żeby tego ogra naklepać, no. Krasnoludom, tylko że wszystkie frakcje krasnoludów wymarły. Ja nie mam już żadnych krasnoludów. Tu były krasnoludy, wymarły, i tu były krasnoludy i też wymarły. Nie ma krasnoludów. Tu jest jeszcze jakaś frakcja krasnoludów koło chaosu, pamiętam. O, opracowane technologie. O Jezus, ale teraz te katiusze będą walić. Promień eksplozji pocisków plus 15. Wyobrażasz sobie, jak ten grad katiuszy będzie walił? A ja będę chciał mieć, nie wiem, ze 4 katiusze w armii? Jezus. Dobra, drzewko artylerii mamy zrobione. Zróbmy w końcu może tą gildię inżynierów, bo to jest tempo badań plus 10. Możliwość przekazywania nabytej wiedzy innym odbędzie się z pożytkiem dla dobra ogółu. 6 tur. We are proud in the empire of our innovation. A, no są jeszcze spaczone, chaosowe, no ale to takie to chyba nie. Nie! Dobra. O kurde. The nation calls. For Verena and Nuln. I will marshal the band. Zrobimy tak, ty się wycofasz do Torunia, bo to jest duża osada. Jak nas ogry zaatakują, to będziesz robił Festung Toruń.
Amethyst Mage. Katarzynką szybko wrócimy. I require absolute solitude and silence. Wrócimy jak najszybciej. Stalingrad koło Krosna od Żeńskiego. My tu nową fabułkę piszemy. To był bunt, ale zniknął, także kij wie o co chodzi. A ty musisz bić. Secure the perimeter. Shit. Kurde, ja tu nie zdążę się fortyfikować. Buduj mury. Ten Brestał na razie zostaw, bo to się nie zdąży zbudować, ale to się może zdążyć 4 tury, żeby Moskał zupgrade'ować. 5000. Północne bezpieczne prowincje. Oj, tu w ogóle jakiś był atak agenta. Bezpieczne północne prowincje można by ogarnąć. Raczej nic tam nie zaatakuje. To the provinces. Waldenhof mogą zaatakować. Samo Essen, na razie nie buduj. Bo te worki nas zaatakują. Kolejną armię. What does the Emperor bid? Ja w sekundę wystawię te jednostki, także on w następnej turze wchodzi na... Gdzie ta prowincja się kończy, zaczyna? On nie dobiegnie. Nie dobiegnie. Potrzebuje 2 tur, żeby wbiec to rekrutować. A to musi on rekrutować, bo on ma te wszystkie boosty do rekrutacji. No nic, no zaraz będzie Elżbietka i on będzie rekrutować. Kolejnej armii chyba nie ma co robić. Nigdy nie grałem w serię Total War, czy warto zacząć od grania na streamie? Aha, czy od Warhammera zacząć? Oj, mordziu. Panie Michał Miksie, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo community Total Warowe jest bardzo podzielone na tak zwanych starych graczy i na tak zwanych nowych graczy. To co widzisz, to jest, jak to Zając ładnie określa, zezwierzęcone i zdegenerowana odsłona nowej serii Total Warów, Warhammerowych, ale jest najbardziej popularna. Jest najbardziej popularna. Jak chcesz klasycznego Total War'a historycznego, to na start polecam Roma 2. Roma 2. Podstawkę z DLC-kami, albo bardzo klasycznego Mediwala z modami. Ale jak chcesz zacząć, to może od Roma 2, żeby się nie zrazić. A jak jesteś fanem fantasy Warhammera i to, co widzisz, tobie się podoba, no to Warhammer jest bardzo popularny, tam po kilkadziesiąt tysięcy ludzi dziennie gra na Steamie, pokazuje. Musisz sobie odpowiedzieć, co jest lepsze. A, no Warhammer jest najbardziej popularny. Jak sobie odpalimy, poczekajcie, możemy odpalić Steam Chartsy. Piszemy Total War. To Warhammer 3, no to jest 34 tysiące graczy. 34 tysiące graczy. Ale jak chcesz klasycznego, historycznego i dobrego Total War'a, to bym Roma 2 ci na razie polecał. To jest w miarę nowy Total War, ale ma jeszcze fajne, klasyczne, historyczne rozwiązania. Tam są tanie DLC-ki i te kampanie z DLC-ków są mega fajne na rodziny Republiki, podzielone Imperium Aureliana. Mega fajne. To jest taki klasyczny, taktyczny, porządny Total War. No i najlepszy z Total War'ów, czyli Medieval, ale no tutaj musisz bawić się w mody. Ale to jest gra, która ma, nie wiem, z ponad 20 lat, Medieval 2, kiedy on wyszedł? Może z 20 ma, plus minus. A 4000 graczy, patrz. No, że albo Medieval, albo ROM, którego najbardziej chyba bym polecał na początek, albo WH3, Warhammer. Ile kosztuje Medieval?
A w 2006 wyszedł, no to prawie 20 lat, 18, tak? No na Steamie pewnie Medieval jest drogi, ale na tych wszystkich enebach z mojego linkacza. O właśnie, polecam kupować talwory z mojego linkacza. Pod streamem macie do eneby, no to będzie taniej. Jako gra jest git, jako typu średniak? Nie, jako gra też jest średnia, bo o ile early game w Warhammerze nawet jest spoko, o tyle im dalej w las, tym więcej po prostu tych bitew klikasz na automacie, nagły atak, automat, nagły atak, automat. Zajmujesz osadę, budujesz dwa budynki do dochodu, lecisz dalej, respisz lorda, który ma już 10 poziomów za wszystko. Nie no. No wiecie. No my już jesteśmy prawie na tym etapie, że ona będzie też wszystko sobie klikać, a bitwa automat. Jakbyśmy jeszcze zrobili bardzo rakową mechanikę, czyli wykorzystywali ten nagły atak i sobie za każdą bitwę odnawiali, uzupełniali armię, tak? Bo w każdej bitwie można uzupełnić sobie armię. To możesz nieskończoność chodzić, czyścić w jednej turze, dopóki ci ruchu starczy. W Rom 2 nie masz takiego endgame? Nie no, w Rom 2 też masz taki endgame, bo to już jest de facto nowy Total War, więc tam masz mechaniki takich całych armii, więc no potem w Romie 2 też dochodzisz do momentu, że chodzisz dwiema, trzema armiami obok siebie i po prostu wszystko na automacie możesz klikać. Też jest coś takiego. Jak chcesz, żeby bitwy zawsze były fajne, czy początkowo, w początkowym okresie twojej kampanii w Total Warze, czy endgame'owym, no to Medieval 2. Bierzesz Medievala 2, bierzesz moda na Władcę Pierścieni, Divine Conquer, no i tam możesz od pierwszej do ostatniej tury pocić bitwy, bo oponent i ty zawsze będziecie mieli armie, które się fajnie kontrują i się klepiesz i jest to talent creek. Dlatego Medieval to jest, no to jest sztopka totalna. Lepszego Total War'a nie było jak Medieval. Tylko trzeba sobie modami go już ten tegować, bo już sama postawka się zestarzała. Po 16 grajków gra w pierwszą część Szoguna. Ja nawet nie grałem w Szoguna jedynkę. Co my robiliśmy, bo mnie zagadaliście? Tak myślałem, czy nie skończę dzisiaj w ogóle tej kampanii i sobie na następny raz zaczniemy od kolejnej obrony Imperium przed ogrami. Na dziś może styknie. Dzisiaj poszło nadzwyczajnie dobrze. W sensie to, żeśmy te łogry tak szybko pocisnęli w lada. A ja czuję, że zaraz będzie nie dość, że po cenie ogrów, to orki wjadą i zacznie się po cenie. Chłop tu będzie miał Emzik w tym Toruniu. Elżbietunia będzie na szybko ogry zatrzymywać, a ten chłop się będzie rekrutował nową armię. Generalnie on miał zrekrutować armię, jednostki Katiusze i przekazać mu. Medieval 2 kosztuje na niebie, tak, tylko że jak kupujecie Medievala, to kupujcie tą wersję Kingdoms z DLC-kami. Znaczy tam z jednym DLC-kiem paczką. No bo z samego Medievala nie ma co. Bo mody nie będą działać. Musicie patrzeć, że Medieval był tam z tymi wszystkimi DLC-kami Kingdoms. A my nie mamy jakichś Katiusz tych takich imperialnych? Poczekaj. To jest wszystko, co możemy rekrutować, ta? Rycerze Czarnej Róży. 2400. Wow. Znaczy globalne, ale drogie. Tu mamy dwa razy tych, to ich zrekrutujemy, tak? Tu jest Katiusza. Ale to trzeba. Elitarnych hrabiów. Tutaj nie ma Katiusz, ale jest czołg. Za 3 tury. W sławnych regimentach mamy jakąś Arkę Przymierza? To jest magiczny rydwan. Nie, to nie chcę. Mamy działo, okej, to się przyda młodna czarownica dla niego. Ma strzelców. Jakąś kawalerię, ale nam kawaleria niepotrzebna. To jest to. A, potrzeba 26 poziom, tak? Siła pocisków 1200. Yeah.
Ja pierdzielę, zasięg 528. Słońcotwórca, wyrzutnia piekielnych fajerwerków. Ja to chcę. Ja to chcę. 26 poziom. Który Elżbietka ma? 23. Arka jest fajna, to artyleria. Okay. No nie ma na razie żadnej arty do dobrych strzelców. No dobra, ja robię save'a i na dziś styknie.